Od około 6 lat istnieje nasz kanał na YouTubie. Tam się regularnie, w miarę regularnie pojawiają filmy, które są specjalnie oddzielnie nagrywane, ale także dokumentacja ze spotkań, z występów, z wywiadów. Tego jest łącznie już na tym kanale ponad 500. W rzeczywistości te, których kanał nie obejmuje, a które były wrzucane przez innych właścicieli innych kanałów, ci, którzy nagrywali takie spotkania, jest pewnie powyżej 1000. To jest bardzo wiele, jak na kilka lat działalności. I z tego właśnie powodu, mając świadomość tego, że poszczególne nagrania przelatują przez internet jak meteor, my coś nagrywamy, to żyje swoim życiem kilkanaście dni, czasami kilka tygodni. Później idzie w zapomnienie, dlatego że pojawiają się nowe nagrania i nowa wiedza. A bardzo wiele z tych rzeczy nie tylko powinno się, ale bardzo chciałbym przypominać. W związku z tym będziemy wydobywać z tej przestrzeni archiwalnej sprzed lat, czy nawet choćby miesięcy, te rzeczy, które uważamy za wartościowe, za cenne, które są warte przypomnienia i będziemy je odświeżać. Z tym właśnie wstępem, który Państwo słyszą, ale później z treścią, która była nagrana wcześniej. Bo to są treści ponadczasowe. Chcemy, żeby to wróciło, chcemy, żeby to funkcjonowało, chcemy, żeby to się odświeżyło tym, którzy już to kiedyś znali, ale zapomnieli, ale także, żeby trafiło do tych, którzy przedtem nie mieli z tym żadnego kontaktu. Dlatego polecam obserwację i kanału, i nowych nagrań, i tych, które będziemy przypominać właśnie z tym wstępem. Dzień dobry Państwu. Cykl, w którym to się odbywa w ramach, gdzie te spotkania zaistniały, rozwijają się, nazywa się Nie bójmy się myśleć. Strach i myślenie to są dwa przeciwieństwa. To są rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. Człowiek, który się boi, nie jest wolny i nigdy wolności nie osiągnie, dlatego że będzie słuchał, będzie posłuszny, może się z tym nie zgadzać, ale nigdy w żaden sposób tego nie objawi. Przestaje się buntować. Natomiast myślenie daje człowiekowi wolność. Człowiek, który myśli, myśli o sobie, o swojej tożsamości, o swojej przeszłości, o swoim otoczeniu, dąży do poprawy losu, zarówno materialnego, jak też niematerialnego, ten człowiek się rozwija, zyskuje coraz więcej wolności. Jaka jest sytuacja dzisiaj? Co mamy w Polsce? Mamy bardzo dużo strachu i mamy mało myślenia. Można to porównać do osoby, która uległa jakiemuś wypadkowi, ma jakiś uraz i przebudza się z tej śpiączki, ma sparaliżowane kończyny i straciła pamięć. Nie wiadomo, co z nią będzie. Lekarze stoją na wysokości zadania, osobę przywracają do życia i teraz następuje rehabilitacja. Chodzi o to, żeby ta osoba odzyskała zdolności ruchowe, ale przede wszystkim, żeby wróciła do swojej pamięci, do tego wszystkiego, co jest jej. Jeśli tego nie zrobimy, to ta osoba uzyska nową tożsamość, nową pamięć. Będzie się uczyła nie tego, nie będzie odtwarzała tego, co jest jej, tylko zyska coś zupełnie nowego. My w takiej sytuacji jesteśmy. Ten ponad półwiekowy wypadek, mówiąc bardzo delikatnie, w naszych dziejach, między rokiem 1939 a 1989, który trzeba traktować łącznie, mimo że to były różne okupacje, różne fazy, różne stadia represji, później już pod koniec zanikające, ale były. To jest jedna epoka. To jest epoka, która rozpoczęła się we wrześniu w 1939 roku dramatycznie. Konsekwencją była nie tylko utrata wolności, utrata niepodległości, utrata kilku milionów obywateli, wypędzeniu wielu obywateli praktycznie na zawsze poza granice polskie, ale przede wszystkim zerwanie naszej tożsamości, likwidacja polskich elit. Zanikło to, co stanowiło o sile naszego rozwoju i o naszym miejscu w Europie. Polska do pierwszego rozbioru
który miał miejsce w 1772 roku, była krajem wzorcowym. Możemy patrzeć na to w ten sposób, że nie wszyscy obywatele byli równi, nie wszyscy mieli takie same prawa, natomiast nigdy nie wolno robić tego ahistorycznie. Trzeba to porównywać w ramach danej epoki z otoczeniem, co było gdzie indziej. I dopiero na tym tle widać wielkość i potęgę pierwszej Rzeczpospolitej. Nawet nie tyle Polski, co właśnie Rzeczpospolitej, Republiki Polskiej, która była monarchią. Zaraz o tym będziemy mówić. Możemy być dumni ze swojej przeszłości, ale pod jednym warunkiem, że będziemy ją znać, że nie będziemy się bać do tego wracać, nie będziemy się bać tego otoczenia ideologicznego, które nam narzuca nowy sposób patrzenia, które nam zohydza przeszłość, które nam zabiera tą przeszłość i zaczniemy samodzielnie myśleć. To myślenie da nam wolność. Wszystkie inne procesy, które będą uruchomione, muszą się rozpocząć od naszej głowy, od naszej świadomości, od tego, że chcemy i od tego, że wiemy, czego chcemy. Ale rozpocznę pewną bardzo przewrotną zagadką, żeby pokazać, jaki mamy stan świadomości. Co z nami zrobiono w ciągu ostatnich 25 lat? Jest to dokument drukowany, nie jakiś tam z jakiejś karteczki gdzieś przepisany, którego przytoczę tylko mały fragment. Dokument współczesny. Nie powiem z którego roku. Współczesność to nie jest dziś, wczoraj, przedwczoraj, ale też nie czasy zamierzchłe. Cytuję dokładnie. Nikt od was nie wymaga niczego, co by się nie dało pogodzić z waszą godnością i z waszym poczuciem narodowym. Warto jednak, ażebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. I teraz proszę zgadnąć. Dam do wyboru kilka osób. Może to być na przykład rzekomy pierwszy premier Rzeczpospolitej III, Tadeusz Mazowiecki. Może być to do niedawna premier Donald Tusk. Może to być mędrzec Europy Lech Wałęsa. Może to być też kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Może to być Madeleine Albright, sekretarz stanu USA, nie tak dawno jeszcze. Czy jakiś inny prominent światowy lub na gruncie Polski. Są to bardzo ważne słowa o bardzo głębokiej treści. Z pewnością, jeśli Państwo by teraz dostali kartki, musielibyście zgadywać tak naprawdę, bo to nie jest rzecz powszechnie znana, wpisywalibyście jedno z tych nazwisk, prawda? Którego byłoby najwięcej? Na kogo byście najbardziej wskazali? Proszę odważnie, na ślepo strzelać. Dobrze. Druga część sali? Schröder. Też dobrze. Czyli nie na gruncie krajowym, tylko na gruncie międzynarodowym. To jest celne. Tylko prawdziwym autorem tych słów był dr Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, jesienią 1944 roku. Łatwo się pomylić? Łatwo być zdezorientowanym? To jest właśnie istota sprawy. Nie znając własnej przeszłości, nie wiedząc tego, co o nas mówią, piszą inni, do czego dążą, tracimy własną tożsamość. Przestajemy być sobą, przestajemy myśleć, zaczynamy się bać. W tej sytuacji w tej chwili jest polskie społeczeństwo. Zastraszone, tego nawet w ostatnich latach komuny nie było, żeby ludzie argumentowali, no ja bym poszedł, ja bym zrobił, ale z pracy mnie wyrzucą. Ja mam dzieci, ja mam 1600 zł. Taka jest rzeczywistość. Upodlili ludzi w taki sposób, że trudno sobie w obecnych warunkach przynajmniej, bez stosowania przemocy, która nie wiadomo, czy też nie nastąpi, trudno sobie to wyobrazić. I cały czas jesteśmy zarzucani hasłami, które mają przykryć nam rzeczywistość. Hasłami europejskości, hasłami tolerancji, wszystkimi tego typu właściwie propagandowymi sloganami, co do których ludzie nie bardzo już nawet wiedzą, co one znaczą. Weźmy pod lupę tolerancję. Co to oznacza? W tej wykładni pseudoeuropejskiej, w
tej wykładni, która jest uważana za liberalną, co jest nazwą też fałszywą, bo liberalna to byłaby wolnościowa. Natomiast ci ludzie, którzy dziś głoszą pod szyldem liberalizmu różne rzeczy, nie mają nic wspólnego z wolnością, a na pewno nie z naszą. Tolerancja to jest słowo bardzo stare, bardzo znane i pierwotnie znaczyło coś innego. Tolerare to było cierpliwe znoszenie niedogodności, przykrości. Mamy w polskiej literaturze taki świetny przykład, który mi się nasunął, gdy z księdzem Krzysztofem tu jechaliśmy na spotkanie. Stefan Żeromski opisał taką scenę, w której bierze udział swawolny Dyzio. Jadą dyliżansem, jedzie mama ze swawolnym Dyziem i ten Dyzio jest taki swawolny, że lepi piguły z błota i wpycha bohaterowi tej powieści w kamasze. Czyli kamasze, takie buty trochę wyższe do kostki. I wpycha mu jedną pigułę, drugą, zwracanie uwagi nic nie daje. W końcu pan się zdenerwował, wziął Dyzia przez kolano i wklepał mu porządnie w tyłek. Dyzio przestał, brzeszczał, płakał. Pani oburzona, jak można jej synka tak potraktować. Pan był nietolerancyjny, bo nie wytrzymał cierpliwie więcej, niż mógł wytrzymać. Tolerancja to jest cierpliwa wytrwałość. Nas się trenuje cały czas. Mamy być tak cierpliwi, że aż wytrwali. Do wszystkiego mamy się przyznawać, wszystko mamy znosić i na wszystko się zgadzać, bo jeśli nie, to będziemy nietolerancyjni. Tak samo jest z wykładnią elementarnego słowa na gruncie naszej cywilizacji, słowa demokracja, czyli rządy ludu. Wprost mówiąc, rządów większości. Nie można sobie wyobrazić systemu demokratycznego, w którym cały czas rządzi jakaś mniejszość, na przykład polityczna. Jest kilka procent obywateli, czy kilkanaście, które narzucają reszcie swoją wolę, swoje prawa, nadają sobie przywileje i mówią: tak ma być, bo tak dzisiaj wygląda demokracja. Gdyby ktoś to tak przedstawiał, to oczywiście bylibyśmy oburzeni. Nie zgadzalibyśmy się z tym, bo instynktownie jeszcze czujemy, mamy to poczucie rzeczywistości i przyzwoitości w sobie, że to jest fałszywa wykładnia. Jest wykładnia, która prowadzi na manowce. Ale przygotowanie pod to nastąpiło w Polsce wcześniej, jeszcze w Polsce Ludowej. W 1988 roku profesor Ewa Łętowska została wyznaczona przez generała Jaruzelskiego na rzecznika praw obywatelskich w Polsce. Polska była ludowa, niedemokratyczna, ale rzecznik już był, bo były widoczne zmiany. Ta strona rządowa, strona okupacyjna, bardzo starannie się do tego przez lata przygotowywała. Na gruncie gospodarczym, na gruncie politycznym, ale także w sferze tych zmian społecznych. Skoro ma być w przyszłości demokracja, to musi być rzecznik praw obywatelskich. Obywatel będzie miał prawa, których przedtem oczywiście nie miał. A to jest ten zewnętrzny znak, że kroczem do Europy, jak mówił Lech Wałęsa. No więc odpowiednim organem kroczył. Ewa Łętowska wymyśliła, co to znaczy demokracja. Uznała, że to pojęcie, które znamy, pojęcie klasyczne, jest bardzo przestarzałe i nieadekwatne do nowych czasów. Demokracja od tej pory będzie w Polsce wcielana, będzie zastosowana, ale w zupełnie innym znaczeniu. Ona jako profesor prawa, zresztą ceniony przy okazji osoba o profilu polihistora, no, interesuje się muzyką, dziennikarka, na wszystkim się zna. Jak ktoś się zna na wszystkim, to trzeba bardzo uważać. Otóż wyłuszczyła, co to w jej pojęciu, a więc w pojęciu nowej władzy, która się będzie przepoczwarzała z Wojciecha Jaruzelskiego w Lecha Wałęsę, co to będzie oznaczało. I wymyśliła, i napisała. Napisała to w nieoficjalnym organie Komitetu Centralnego tak zwanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w tygodniku Polityka, który miał wtedy jeszcze podtytuł, o czym wszyscy zapomnieli: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Po czesku jest krócej i ładniej i konkretniej. Gołodupki, hop do kubki. I już wszystko jasne. Napisała tam, że demokracja to jest teraz w tym nowym ujęciu szczególna ochrona praw mniejszości. Gdy poszedłem z tym artykułem do znajomego profesora, historyka,
On, i chwaląc mu się, co znalazłem ciekawego, on rzucił na to okiem, mówi, a proszę pana, czym to się różni od dyktatury? Mówię, no właśnie, niczym. Będzie mniejszość rządzić większością i będzie się to nazywało demokracją. Z tym cały czas mamy do czynienia. Takimi rzeczami jesteśmy bez przerwy tłamszeni. Nam się wciska do głowy rzeczy nieprawdziwe po to, żeby nie było prawdy. Nas się straszy po to, żebyśmy nie myśleli. Straszy się nietolerancją. Jeśli zaśmiejemy się z kogoś, kto jest pod szczególną ochroną, to możemy być nawet ścigani. Oni z nas mogą nie tylko śmiać się, mogą szydzić. Szyderstwo jest czymś gorszym niż śmiech. Śmiech uzdrawia. Śmiech jest potrzebny. Nawet z samego siebie. Szyderstwo niekoniecznie, bo to nie jest miłe. I tak na co dzień, żyjąc z dnia na dzień, robiąc zakupy, chodząc do pracy, oglądając telewizję, rozmawiając z kimś, nie myślimy o rzeczach wzniosłych. Nie zastanawiamy się, co to jest naród, co to jest nasza wspólnota, czym jest nasza tradycja, czy my powinniśmy się jej wstydzić, czy możemy być z niej dumni. Na ogół z podstawowego powodu, że nie znamy tej przeszłości. Tego nie ma przede wszystkim w szkole, w żadnym typie szkoły. Podstawowej, średniej, w szkole wyższej. Nie ma dumy z poczucia narodowego. Nie ma dumy z naszej przeszłości. Historia nam się obrzydza, historię nam się zabiera, ale najgorsze jest to, że historię nam się fałszuje. Są chwile wzniosłe. 15 sierpnia, 11 listopada, kiedy czujemy tą wspólnotę, mamy więcej tego patriotyzmu w sobie, cieszymy się z tego, że nie jesteśmy sami, że jest nas więcej, że mamy za sobą jakieś pokolenia, które składały się na to, żeby nasza tożsamość się utrwaliła, żeby była właśnie taka. Ale na co dzień o tym nie myślimy. A czasami warto zatrzymać się nawet na chwilę i pomyśleć, czy nie warto się pouczyć. Nie warto poznać tego, co jest wzniosłe i piękne w naszej historii. Znać nazwiska, znać wydarzenia, znać podstawowe pojęcia, znać to, czym możemy się pokazać na zewnątrz, od strony jak najlepszej, bo takie rzeczy w swojej historii mamy. Nie wszystkie narody europejskie mogą być dumne ze swojej przeszłości. My na ogół nie mamy kart haniebnych. Nie mamy rzeczy, które kategorycznie by nas dyskwalifikowały jako Europejczyków. Ale jesteśmy tak ostatnio pokazywani. To jest dyskryminacja. Zabieranie historii w polskich szkołach, polityka historyczna państwa, jaka jest prowadzona przeciwko nam, bo to jest karygodne, żeby historia była fałszowana na etapie wykładni państwowej. Poszczególne osoby, poszczególne środowiska mogą to robić i to jest nie do uniknięcia, ale to będzie wtedy widoczne. Jeśli jest na to placet państwa, instytucji państwowych, osób, które pełnią urzędowe funkcje, najwyższe funkcje, to jest po prostu działalność haniebna. Część tych działań wynika z ich elementarnej głupoty, i nie należy się tego słowa wstydzić. Trzeba po prostu pokazywać ich jako naukowych czy pseudonaukowych głupków, bo z czymś takim mamy do czynienia. Ale część to jest świadome, zamierzone działanie, które wynika z pewnych działań zakulisowych. Co do tego nie ma wątpliwości, bo jedno, drugie, trzecie powiedzenie na temat Polski, które jest karygodne, które jest nieprawdziwe, może być przypadkiem. Ale jeśli coś trwa dziesiątki lat, jest to organizowane, jest to masowe i ma to status polityki historycznej państwa, to jest działalność przeciwko nam, przeciwko naszej wspólnocie. Czynniki, które decydują o istnieniu wspólnoty narodowej, tego zjawiska, które jest wyjątkowe, bo to wyrasta tylko i wyłącznie na gruncie cywilizacji łacińskiej, nie wszędzie indziej, bo są nacjonalizmy, ale istota poczucia narodowego, idei narodowej jest przede wszystkim w Polsce, jeszcze w kilku narodach europejskich. W Polsce wykształciło się to najwcześniej. Zaraz też o tym będę mówił. Ale tym czynnikiem decydującym jest historyzm. To jest słowo, które oznacza, że jest świadomość wspólnych doświadczeń,
że to, co przeszłe pokolenia robiły, to, co po sobie zostawiły, my akceptujemy, asymilujemy to, traktujemy to jako nasze. W ten sposób tworzy się ciąg dziejowy. Możemy określić swój początek, przynajmniej na tyle dokładnie, że możemy oznaczyć, od kiedy istniejemy jako wspólnota narodowa, od kiedy mamy wspólne interesy, od kiedy jest ta całkowita zbieżność czynów i myśli jako wspólnoty narodowej. Świadectwa tego są bardzo różne. To mogą być legendy, to mogą być podania, to mogą być różnego rodzaju kroniki, źródła historyczne. W miarę rozwoju cywilizacji jest to coraz wyższy etap. Początki nikną gdzieś w mroku legend, ale te legendy nie wynikają z opowieści o smokach. To nie są bajki. Legendy o pochodzeniu Polan, Polaków, państwa polskiego, polskiego narodu zawierają sobie jądro prawdy. Czasami są przesunięte w czasie. Od kiedy jest wspólny znak dla polskiej wspólnoty narodowej? Orzeł biały. To jest XIV-XV wiek. To, czego nie ma wówczas w Europie. Polska jest podzielona. Polska jest rozdrobniona. I nagle się okazuje, dla wszystkich jest jeden wspólny symbol. I mniej więcej w tamtym czasie pojawia się osoba, która jako pierwsza w naszych dziejach mówi o sobie, jest to kobieta, mówi o sobie, że jest świadomą Polką. Nie monarchinią, nie księżną, nie osobą, która znaczy coś w swojej lokalnej społeczności, czyli powiedzmy jakiegoś księstwa, bo to jest okres rozdrobnienia, ale jest świadomą Polką. Jest to Jadwiga Kaliska, która później zostaje żoną Władysława Łokietka, który jednoczy ziemie polskie, ponownie przywraca jedność koronie polskiej. To jest XIV wiek. Setki lat później rodzi się to w Europie, w innych miejscach, a wtedy w Polsce to już istnieje, bo jest to odnotowane w kronikach. Być może istniało wcześniej, pojawiło się kilka czy kilkadziesiąt lat wcześniej, ale nie mamy na ten temat źródeł. Ją możemy potraktować jako pierwszą. I gdy posługujemy się tym synonimem Matki Polki, która jest tak ośmieszona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, wyszydzona do granic wytrzymałości przez określone środowiska, to pamiętajmy, że na polskich kobietach spoczywało wychowanie. Dziecko, które rodziło się i było w jakiejś rodzinie, przez kilka pierwszych lat było pod opieką matki. Matka kształtowała jego istotę. Matka kształtowała jego dumę. On później przechodził do, mówiąc tak nieładnie, dalszej obróbki. Przechodził w ręce męskie. Ale przedtem dostawał ten pierwiastek, który łagodził obyczaje, ale nadawał mu to, co było do tego wszystkiego niezbędne. To były uczucia. To były te bardzo silne związki z matką, ale szerzej z ojczyzną. I to trwa przez wieki. W okresie rozbiorów, gdy Polski nie ma, przez 123 lata, gdy nie ma polskiej szkoły, nie ma edukacji, jest edukacja przeciwko nam, przeciwko tym dzieciom, które muszą chodzić do szkół pruskich, rosyjskich, austriackich, gdzie są germanizowane, gdzie są rusyfikowane, ale dziecko później wraca do domu. Jest matka, która to wszystko prostuje, która naucza. Matka Polka. Jest dziadek, na ogół powstaniec któregoś powstania, zależy o jakiej epoce mówimy. Często jest tak, że nie ma ojca. Nie ma, bo jest zesłany na Syberię albo w jednych z tych powstań zginął. Natomiast z tych ludzi wyrasta fantastyczne pokolenie. Często jest tak, że Polacy rodzili się za granicą i całe właściwie swoje życie spędzali na emigracji, nie mając możliwości przyjechać do swoich stron rodzinnych. Ale bardzo często byli jeszcze lepsi od tych, którzy tam zostali. Byli bardziej świadomi, bardziej wyedukowani i bardziej rozumieli istotę polskości. Mieli to bardzo silne poczucie narodowe. Trudno to zrozumieć ludziom innego kręgu cywilizacyjnego, także z zakresu Europy, wśród innych narodów, które nie miały takich przejść. Francuz czy Anglik czy Hiszpan nie zrozumie Cypriana Kamila Norwida,
nie zrozumie prostych słów. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez poszanowanie dla darów nieba. Tu jest polskość, tu jest wiara, tu jest duma, ale jednocześnie pokora. Wszystko to, co najpiękniejsze, jest w jednym prostym wierszu. Moja piosenka 2. Warto do tego sięgać, warto do tego się odnosić, bo to z pewnością jest ponadczasowe. Naród ma wspólnotę kultury. To jest coś, co się wykształca przez szereg pokoleń, co narasta. To są wytwory materialne, ale to są także instytucje społeczne. To są zasady współżycia zbiorowego, czyli jak się organizujemy, na jakiej płaszczyźnie, jak traktujemy innych, sąsiadów, znajomych, ale także obcych. Piękne obyczaje polskie, które są zapomniane. Taki przypadek, jak zacząłem swoją pierwszą pracę zawodową, pracowałem z panem, który był ziemianinem z Lubelszczyzny. Oczywiście pozbawiony majątku, rodzina represjonowana, rozpędzona na cztery wiatry. On pewne rzeczy mi mówił, otwierał mi oczy na rzeczy oczywiste, których ja już nie widziałem, wychowany w PRL-u. On mówi, proszę pana, niech pan zobaczy, jak to się dzieje. Teraz przychodzi jakiś matoł i mówi, że on jest Kowalski, za przeproszeniem. I co? I mamy w to wierzyć. Ale my, jak się spotykaliśmy, to jak ktoś taki przychodził, nowy do towarzystwa i tak się przedstawiał, to natychmiast padało pytanie. Nie złe, tylko życzliwe. A z których pan Kowalskich? A to ja jestem z Kowalskich, z takiej miejscowości. Aha, to my tam mamy kuzynów takich i takich. Czy pan ich zna? Tak, oczywiście, to ten na imię ma tak, to tak. Jestem ich sąsiadem, znam ich dobrze. Jest poczucie wspólnoty. Jest to ktoś nie obcy, nie jakiś drań, który się pod kogoś podszywa, tylko ktoś, kto staje się mi wspólny, bliski. Jest identyfikacja. Dzisiaj nie wolno. Nie wolno się na przykład pytać o poprzednie nazwisko, bo to jest od razu nietolerancja. Nie wolno pytać o przeszłość. Jak się bada życiorysy wielu osób, to jest tak, urodziłem się i w 1980 roku wstąpiłem do Solidarności od razu. A przedtem to on nie ma życiorysu. Albo jeszcze lepiej, urodził się i w 89 roku poparł rząd Tadeusza Mazowieckiego. To jest jeszcze lepiej. Albo nawet dalej. Urodził się i wstąpił do PO. I już jest w ogóle całkowicie czysta, jasna sytuacja. Nie ma przeszłości, nie ma historii, nie wypada tego badać. Gdy na początku lat 90. stało się w miarę normalnie, rozpoczęły się badania historii, nie takie jak przedtem, tylko w sposób w miarę możliwości pełny, od razu pojawiły się wrzaski w prasie polskojęzycznej, wychodzącej na terytorium przekształconym z PRL-u w III Rzeczpospolitą, że badanie prawdziwych nazwisk, czyli szukanie prawdy, jest nietolerancyjne, jest nieeuropejskie i jest postulat, że powinno być ścigane prawnie. Bo ktoś, kto docieka poprzedniego nazwiska, to zapewne jest rasista. W związku z tym, jak mamy pisać historię bez prawdziwego nazwiska Lenina, bez prawdziwego nazwiska Stalina, bez bardzo wielu innych osób? Nie będzie prawdziwych biografii, nie będzie historii, nie będzie prawdy. Ale takie postulaty padają. Musi być wspólnota języka. Język jest to system społecznie wytworzonych, stosowanych znaków dźwiękowych. To jest definicja naukowa. Czym jest język? Rozumiemy, nawet intuicyjnie, bo tym posługujemy się na co dzień. Inni, i to odróżniamy, wydają inne dźwięki. Albo się nauczymy tego obcego języka i też rozumiemy, albo nie, ale nigdy to nie będzie język nasz. Naród musi mieć wspólnotę języka. Nie może być ten sam naród, który posługuje się dwoma językami. Na przykład Polacy z Rosjanami nie mogą wytworzyć jednego narodu. Jeden może drugi podbić, jeden może drugi wyrugować, może przejąć jego aktywa, ale nie wytworzy się taki stan dwujęzykowości. Musi być wspólnota terytorium. To nie może być tak, że trochę jest tu, trochę tam i jeszcze jakiś kawałek gdzie indziej. Historycznie to się musi kształtować na określonym terenie, gdzie jest cały czas więź, gdzie te poszczególne rody, plemiona przenikają się, mieszają,
zaczynają tworzyć naród. Naród. Samo słowo w sobie ma pewne cechy, które trudno znaleźć w odpowiednikach w innych językach. Słowo naród kojarzy się z rodem, czyli ze związkiem rodzin. Ród kojarzy się właśnie z rodziną, czyli z tą podstawową komórką społeczną, jak to się dzisiaj nazywa nieładnie, a to jest podstawowa wspólnota. I to jest słowo rodzić. Trzeba się urodzić w tej wspólnocie. To jest ta cecha podstawowa. Później, w miarę rozwoju poszczególnych społeczeństw, w miarę rozwoju i przekształcania się w ich w narody, ten czynnik staje się wtórny. On nie musi być niezbędny. Może być tak, że do wspólnoty narodowej dochodzą dobrowolnie osoby, grupy, społeczności zupełnie innego pochodzenia. Są asymilowane. Nie mogą być podbite. Naród nie może być stworzony drogą gwałtu, przemocy. Musi być dobrowolność. I szczególnie w naszej historii, w naszym przypadku jest to bardzo widoczne. Jak się patrzy na rozkład nazwisk, na brzmienie tych nazwisk, to w polskim narodzie występują nazwiska nie tylko typowo polskie, ale są nazwiska ruskie, są nazwiska niemieckie, są nazwiska szwedzkie, są nazwiska innych narodowości i często okazuje się, że to są ludzie, którzy asymilowali się do polskości niezwykle szybko. W ciągu jednego czy dwóch pokoleń stawali się pełnoprawnymi, w sensie nie nabycia praw, ale poczucia i poczucia tej wspólnoty, stawali się Polakami. Mamy przepiękne tradycje ludzi, którzy z Polską formalnie nie mieli nic wspólnego, ale do Polski w jakiś sposób dotarli, albo musieli uciekać, albo przyjechali dobrowolnie. Następnie w Polsce odgrywają rolę elity, stają się czynnikiem kulturotwórczym. Nie mając polskiej krwi, nie mając polskiego pochodzenia i nie mając polskich nazwisk. I tu znowu przykłady można cały czas sypać. Oskar Kolberg, badacz polskiej kultury ludowej. To może być Samuel Linde, jeden z twórców słownika języka polskiego. To może być Kazimierz Pużak, przywódca polskich socjalistów w okresie międzywojennym w polskim państwie podziemnym. Postać historyczna. Akurat nie mojej ulubionej orientacji, ale postać szczególnie przeze mnie doceniana. Kazimierz Pużak był Polakiem, który walczył o Polskę jeszcze przed I wojną światową. To byli inni socjaliści, nie ci od Cyrankiewicza, nie ci od rodziny Kraśków, tylko ci prawdziwi, ci, którzy na pierwszym miejscu stawiali Polskę, polską niepodległość, a na drugim miejscu była sprawa ustroju, przyszłego urządzania spraw wewnętrznych, gospodarczych i politycznych. Kazimierz Pużak był więźniem Szlicerburga, najcięższego carskiego więzienia. Całe swoje życie ofiarował Polsce. W okresie II Rzeczpospolitej był jednym z fundamentów polityki polskiej. W okresie Polski podziemnej, polskiego państwa podziemnego, jest jednym z fundamentów tej konstrukcji politycznej, tego czwór porozumienia. I później po wojnie, po 1945 roku, gdy działania wojenne w Europie ustały, ale w Polsce trwają, gdy jest epoka żołnierzy wyklętych, gdy jest okres powstania antykomunistycznego, ostatniego polskiego powstania narodowego, Kazimierz Pużak, który jest już wiekowym człowiekiem, jest zmęczony życiem, delikatnie mówiąc, jest już człowiekiem schorowanym, aresztowany przez komunistów, wzięty na śledztwo. Zachowały się protokoły jego przesłuchań. On wszędzie odpowiada z niezwykłą godnością. Nazywam się Kazimierz Pużak. Jestem Polakiem wyznania rzymskokatolickiego. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Został zamęczony w więzieniu w Rawiczu. Ale to nie był Polak. To był polski Ukrainiec. On nazywał się Bazylii Pużak i był prawosławny. Nikt go do polskości nie zmuszał. Nie było takiej potrzeby i nie było takich narzędzi, żeby człowieka zmusić, żeby musiał przyjąć Polisz listem czy coś takiego. Naturalny pęd do cywilizacji, do kultury wyższej. To było dążenie do czegoś lepszego. Wybrał
Polska. Polska dla Polski się poświęcił, za Polskę zginął. Dla podkreślenia, jak bardzo chce być, jak bardzo jest Polakiem, przyjął imię polskiego świętego, Kazimierza, zamiast Bazylego. I zamiast prawosławia przyjął obrządek rzymskokatolicki. I teraz proszę zobaczyć, jak ci ludzie, świeżo asymilowani do polskości, potrafili się zachować w chwili próby, kiedy się trzeba było określić. On miał możliwości, gdyby poszedł na współpracę, gdyby podjął kolaborację, nie musiałby robić kompletnie nic, dałby tylko i wyłącznie swoje nazwisko. Oto Kazimierz Puszak, towarzysze, wicie, rozumicie, idzie z nami. I to byłoby dla niego przepustką do życia. On tego nie dał. Zrobił to dla nas. Zrobił to dla Polski. Musi być także wspólnota gospodarcza. To też kształtuje się przez wieki. To są narodowe zasoby, to jest narodowe przetwórstwo, narodowe prawodawstwo, które dotyczy sfery gospodarczej. Też o tym zaraz powiem, jak wspaniałe mieliśmy osiągnięcia. Jak wyjątkowe na tle Europy, która była wyjątkowa na tle dziejów świata. To wszystko gdzieś nam przepadło. O tym wszystkim gdzieś zapomnieliśmy, zupełnie niesłusznie. Jesteśmy jak ten człowiek po wypadku. Musimy sobie przywrócić pamięć. Ci, którzy nam to w tej chwili robią, którzy mówią, że oni za nas o to zadbają, to są ludzie niekoniecznie nam życzliwi. Tu chciałbym przypomnieć pseudodyskusję, jaka rozpętała się w mojej ulubionej gazecie. Pełną nazwę powiem raz, później do tego wracać nie będę. Chodzi o Gazetę Wyborczą i jej redaktora naczelnego, naszego milusińskiego Adama Michnika, który w 1994 roku rozpętał, nie rozpoczął, ale rozpętał dyskusję o Powstaniu Warszawskim. Tuż przed 50. rocznicą wybuchu powstania dziennikarze Gazety Wyborczej z dużym, ogromnym wstępniakiem Adama Michnika uznali, że już czas. Adam Michnik napisał, że przedtem nie było można, że to byłoby niestosowne. Ale teraz to już Polacy dorośli do demokracji i pewne rzeczy trzeba im powiedzieć wprost i te rzeczy Polacy muszą przyjąć. To jest ten okres, kiedy rozpoczyna się to biczowanie. Ta pedagogika wstydu, jak oni to nazwali, że musimy się wyrzec tego, co jest piękne w naszej tradycji, przyjąć tylko to, co jest koślawe, ułomne, wstydliwe, bardzo często nieprawdziwe i z pokorą, prawie że na kolanach, od początku, jak tylko rano wstaniemy, aż do ułożenia się do snu, przepraszać, przepraszać, przepraszać. Nasze winy. Tak nie było i tak nie musiałoby być. Istnieją odstępstwa od tych reguł, o których wspomniałem. Szwajcaria ma niewątpliwie jeden naród. Szwajcarzy. Jest to wspólnota, która kształtowała się przez wieki. Jest poczucie dumy ze szwajcarskości, z przynależności do tego narodu. Ale tam są cztery języki urzędowe. Jest język niemiecki, szwycer. Jest język francuski, jest język włoski i resztki dawnego języka rzymskiego, retoromański. I przy tych czterech językach wspólnota narodowa może funkcjonować. Takim odstępstwem są także Żydzi. Nie mieli wspólnego terytorium. Mieli inne cechy wspólne, które ich wyróżniały, które pozwoliły im zachować tożsamość. Są też wynaturzenia. To są takie rzeczy jak to, co nam się wpiera, czyli na przykład szowinizm, szczególne podkreślanie wagi własnego narodu, szukanie dla niego przywilejów, wprost dochodząc aż do granic absurdu, że można inne narody podbić, a nawet unicestwić dla dobra własnego narodu. Czyli naród i jego podstawowe dążenia są wartością najwyższą. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby stosować nawet politykę eksterminacyjną. To jest na przykład szowinizm niemiecki podczas II wojny światowej. Ale nie tylko. W różnych miejscach tego typu rzeczy się zdarzało. I są wynaturzenia w drugą stronę.
na przykład internacjonalizm. Mówienie ludziom, że wy nie macie przeszłości, nie macie żadnej tradycji, nie macie żadnych więzów. Jesteście obywatelami świata, nie należycie do nikogo. Zawsze będzie tak, że przyjdzie jakaś ideologia lub grupa ludzi, która tą ideologię będzie tworzyć i tych ludzi przejmie i wykorzysta do swoich celów. Tak stworzono quasi naród bolszewicki, który istniał tak długo, jak istniało imperium, jak była władza, jak była siła. Jak władza padła, jak imperium zaczęło się przekształcać, już tego bolszewizmu na gruncie tej rzekomej wspólnoty, jaka miała ich łączyć, nie ma. Jest kosmopolityzm, czyli oderwanie się od jakiejkolwiek przeszłości narodowej. Potępianie, wyszydzanie, nawet poczucie wstydu. Ale to są wynaturzenia. To są odstępstwa, które nie mówią o istocie sprawy. Mówiąc o wspólnocie narodowej, poczuciu narodowym, wspomniałem także, że to, co się działo w Polsce i to, co się narodziło w Polsce, było ewenementem, coś zupełnie innego. W świecie znamy ruchy narodowe jako ruchy nacjonalistyczne. Jest to niedokładnie to samo. W Polsce ta idea nie przekształcała się, przynajmniej nie w postaci masowej, w nacjonalizm. Nie było tego podkreślania, szczególnie własnej wartości, kosztem wszystkich innych, poniżania innych. To jest ten piękny przykład jeszcze sprzed wieków polskiej tolerancji. Był już wytworzony naród, była wspólnota, ale ta wspólnota była otwarta. Otwarta dla wszystkich innych. Tak powstawała Rzeczpospolita Dwojga Narodów. Z tymi pięknymi uniami polsko-litewskimi, ale przecież nie tylko. Wszystkich unii polskich było aż 7. Też o tym zapominamy. I na jakim gruncie ta unia wyrastała? Co było jej podstawą? Coś, czego w tej chwili absolutnie nie ma, co byłoby raczej wyszydzone nawet, nie tylko potraktowane obojętnie. Coś, o czym trzeba wspomnieć w sposób szczególny. To jest preambuła do Unii Polsko-Litewskiej zawartej w Horodle w 1413 roku. Poszczególne fazy polskiego unionizmu tak właśnie wyglądały. To było pójście krok dalej. Nie zawłaszczenie jakiejś innej wspólnoty, zabranie jego terytorium, ale przygarnianie do siebie. Na platformie nie politycznej, tylko i wyłącznie moralnej. Ta preambuła brzmi tak. Jest to dokument, który powinien być wyryty w miejscu, gdzie funkcjonują jakiekolwiek wspólnoty. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, wszystkie tego typu twory. To, czego nie ma, żeby przypominać, że w dziejach ludzkości nie tak dawnych to zostało już przemyślane i zostało spraktykowane, i zostało wyrażone na piśmie. To brzmi tak. Miłość jedna nie działa marnie, promienna sama w sobie, gasi zawiści, osłabia urazy, daje wszystkim pokój, łączy rozdzielonych, podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera każdego, nie obraża nikogo. I ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada państwa, prowadzi do dobrego stanu Rzeczypospolitej. A kto nią wzgardzi, ten wszystko utraci. Czyli caritas jest fundamentem ładu międzynarodowego, bo to się dzieje między różnymi narodami. I to jest ta wielka siła, ta potęga polskiej myśli, która przyciąga do polskości innych. Tu był przykład Asylum Judaeorum. Naród, który jest straszliwie prześladowany w całej Europie. Były wyliczone poszczególne przypadki. To jest tylko część. To samo miało miejsce we wszystkich innych krajach, książstewkach, społecznościach europejskich. Pomijam przyczyny, nie wnikam w zawiłości historyczne i inne, jakie były temu powody. Ale było miejsce, gdzie
ci ludzie znaleźli azyl, dosłownie azyl, schronienie i ochronę. Azyl w Polsce. Żydzi z całej Europy przyjeżdżali i uzyskali niezwykły, szczególny status. Uzyskali status pełnej autonomii politycznej, kulturowej, gospodarczej. Zaczęli tworzyć kahały, wspólnoty, które polegały na tym, że wewnątrz każdej z nich rządzili się według własnych praw. Mieli szczególne przywileje ze strony państwa. W zamian za płacone podatki zwolnieni byli ze służby wojskowej. Kto chciał, mógł służyć, ale kto nie chciał, zmuszany do tego nie był. Mieli autonomię kształcenia, mieli własne szkolnictwo, mieli własne prawodawstwo, własny wymiar sądowy. Dopiero w relacjach Żyd, nie Żyd, czyli Polak, Litwin, Rusin, każdy inny, dopiero tam wkraczała sądownicza władza państwowa. Wewnątrz społeczności państwo polskie nie wtrącało się, czy szerzej Rzeczpospolita, nie wtrącała się w ich status. Proszę pokazać jakieś inne miejsce w Europie, na przestrzeni dziejów, gdzie jakakolwiek społeczność zewsząd wypędzana, dyskryminowana, mordowana, uzyskałaby takie przywileje i taki status. To jest pierwsza Rzeczpospolita Polska. To jest Polska obojga narodów. Zjednoczona Polska z Litwą na podstawie takich unii, o jakich wspomniałem. Ale tych mniejszości w Polsce było więcej. Byli nie tylko Żydzi. Mieliśmy mniejszość ruską. Dzisiaj mówi się to Ukraina. Wtedy Ukraina była nazwą wyłącznie geograficzną. Nie było takiego pojęcia i nie było takiego poczucia narodowego. Ukraina to było to, co było na skraju, na granicach Rzeczpospolitej, na tych wielkich stepach, nie do końca zagospodarowanych, gdzie hulały te hordy tatarskie, gdzie były najazdy co kilkanaście lat. Cały ten teren był kompletnie niszczony, ludność mordowana lub brana w jasyr i stale się odradzała, bo były bardzo żyzne ziemie, a przede wszystkim były szczególne przywileje. Rzeczpospolita dawała ludziom, którzy tam się osiedlali, rzecz niezwykłą. Zwolnienie z jakichkolwiek świadczeń, tak zwane wolnizny. 20 do 50 lat każda rodzina, która tam się osiedliła, była zwolniona z jakichkolwiek świadczeń. Polscy władcy rozumowali w ten sposób. Jak dorobi się człowiek, który tam się osiedli, to on później będzie handlował, będzie kupował, będzie sprzedawał. Państwo będzie miało z tego korzyść. Jeśli będziemy go łupić od samego początku, będziemy z niego ściągać daniny, to on się nie rozwinie. Czyli de facto państwo zyska znacznie mniej, niż gdybyśmy im te przywileje zapewnili. To jest sposób myślenia, do którego dziś w niewielkim jeszcze zakresie powoli wracamy. Myślenia wolnościowego. Czyli to jest ta olbrzymia mniejszość rusińska. Ta mniejszość stale się buntuje. Są tam tendencje, żeby tych ludzi, ludzi wolnych, zwolnionych z jakichkolwiek świadczeń, obracać w chłopów, żeby pracowali na rzecz miejscowych feudałów, jak to się wtedy nazywało później. Przeciwko temu są oczywiście bunty. Te bunty są krwawe. Do tego mamy dzielność tych ludzi, wykorzystywanie ich w wojnach. Oni są brani w karby, żeby te wojny nie były toczone w sferze prywatnej, żeby to nie były wyprawy łupieszcze, tylko żeby służyli Rzeczpospolitej. To są kozacy rejestrowi. Kozak zarejestrowany jest człowiekiem wolnym. Ma status pośredni między szlachcicem a wolnym chłopem. Jest kimś wyższym, kimś ważniejszym. Kozaków rejestrowych jest do 40 tysięcy. To jest olbrzymia armia, olbrzymie wojsko, które jest podporą Rzeczpospolitej na tej flance wschodniej i południowo-wschodniej. Zmagania są nie klasowe, nie narodowe przede wszystkim, tylko głównie albo polityczne, albo materialne. To nie jest konflikt polsko-ruski tak naprawdę. Po stronie polskiej te poszczególne bunty zwalczane są przez rody wywodzące się z Rusi, przez Rusinów, tak jak książę Jeremi Wiśniowiecki. Z drugiej strony, te
ten czołowy buntownik, ten, który wreszcie oderwał Ukrainę od Polski, uznał, że z Rosją będzie łatwiej i przyjemniej, i doprowadził do zagłady dawnej Rusi, to jest Bohdan Chmielnicki, to jest polski szlachcic. Te zawiłości są bardziej skomplikowane, niż jesteśmy tak topornie uczeni, niż nam jest to pokazywane. Mamy Białorusinów, ale Białorusinów nie jako naród, nie jako społeczność, bo oni nigdy narodu nie wytworzyli. Nie było wspólnoty języka, nie było wspólnoty kulturowej, nie było wspólnoty gospodarczej. Jeszcze po zakończeniu I wojny światowej, gdy na konferencji pokojowej w Wersalu były dążenia w niektórych państwach Europy Zachodniej, szczególnie Wielkiej Brytanii, żeby stworzyć twór państwowy pod nazwą Białoruś. Szukano na gwałt działaczy białoruskich, którzy mogliby się określić, że mają świadomość białoruską, że mogą takie państwo stworzyć. Jeden człowiek na konferencji wersalskiej przewrócił te pojęcia. Hipolit Korwin-Mileski, polski ziemianin, który praktycznie całe życie spędził we Francji, uciekając spod zaboru rosyjskiego, wykształcił się w szkołach francuskich, lepiej mówił po francusku niż po polsku. W czasie konferencji wersalskiej był ekspertem rządu francuskiego. On miał do wyboru, mógł iść do strony polskiej, też służyć, ale uznał, po tej drugiej stronie też są potrzebni Polacy. Polacy, którzy będą traktowani sympatyczniej przez miejscowych jako swoi. Francuzi traktowali Hipolita Korwin-Mileskiego jako człowieka swojego. Warto sięgnąć do jego wspomnień, niezwykłych. To są wspomnienia, które kształtują człowieka na lata. To się nazywa 70 lat wspomnień. Książka wyszła w 1925 roku. Hipolit Korwin-Mileski zmarł w Polsce z głodu, z nędzy, z chorób. Stracił majątek 6 tysięcy hektarów. To było coś jak duże księstwo w Europie Zachodniej. Cały majątek na zagładę, a całe życie poświęcił Polsce. Będąc ekspertem strony francuskiej, gdy zapadła decyzja o rozpatrywaniu, czy tworzy się wolną Białoruś, Białoruś jako twór państwowy, on poprosił o zrobienie eksperymentu. Jaki eksperyment? Mówi, że potrzebuje na to kilkanaście minut, żeby uzmysłowić politykom, że Białorusi de facto nie ma i nie ma czynników narodowo-twórczych. Jak pan chce to osiągnąć? Mówi, mam służącego, Iwan, to jest Białoruś, czysty chłop z Białorusi. Jest tu ze mną we Francji ze 20 lat, ale biegle mówi po białorusku, zna Białoruś, stamtąd się wywodzi, możecie to sprawdzić. No a na czym polegałby eksperyment? No właśnie, bardzo prosty. To ja poproszę panów tu o podanie 100 podstawowych słów, jakimi się na co dzień posługujemy, które są niezbędne. Chleb, woda, słońce, ciepło, zimno, matka, ojciec, ojczyzna i tak dalej. Wypisujemy 100 słów, na które się zgadzamy. Poszło gładko, wszyscy się na to zgodzili, 100 słów uzyskano. A teraz te 100 słów, które tu ustaliliśmy w języku francuskim, przetłumaczymy na 3 języki. Na język polski, na język białoruski i na język rosyjski. Dlaczego na rosyjski? Zaraz zobaczycie. W związku z tym do tych 100 słów dopasowano słownictwo w tych 3 dodatkowych językach. Okazało się, że 86 słów miało źródło słów polski. To były polskie słowa, tylko inaczej wymawiane. 8 czy 10 słów pochodziło z języka rosyjskiego. I tylko kilka słów z tego zakresu nie pasowało ani do języka polskiego, ani do języka rosyjskiego. Czyli kilka słów na 100 tych elementarnych nie daje pojęcia o tym, że istnieje samodzielny język. I ta koncepcja upadła. Koncepcja polityczna stworzenia już wtedy, w 1919 roku, czegoś w rodzaju niepodległej Białorusi. On argumentował, że taki twór nie powstanie, że to będzie obiekt do ataku ze wszystkich możliwych stron, przede wszystkim ze strony Rosji Sowieckiej. Ona ten twór łatwo pokona, bo tam nie ma tej siły konstytucyjnej, która potrafi ten naród wydobyć z niebytu, stworzyć w bardzo krótkim czasie i stworzyć silne państwo. To też jest przykład
działalności dyplomatycznej, ile można osiągnąć sposobem. Inne mniejszości, które występują na ziemiach polskich, bo Rzeczpospolita jest wielonarodowa i przyciąga. Przyciąga tych odrzucanych, wypędzanych, ale przyciąga tych, którzy szukają szczególnych atrakcji, możliwości rozwoju, także rozwoju handlowego. To są Ormianie, które nadciągają do Polski, dlatego że znają się na handlu. Jest to rzecz, która jest uważana za coś dla nich przyrodzonego. A w Polsce mają wolność, o czym zaraz będziemy mówić. Jest to dosyć duża społeczność, która zawsze jest lojalna wobec Polski i spośród tej narodowości bardzo wielu przedstawicieli albo się asymiluje, staje się Polakami, albo poczuwając się do odrębności, służą Polsce jak najlepiej, pełniąc wysokie godności w Rzeczpospolitej. Ale także są ci, którzy byli najeźdźcami, Tatarzy, polscy Tatarzy. Od XIV wieku istnieje silne osadnictwo na ziemiach Rzeczpospolitej ludzi, którzy są muzułmanami, którzy z wyglądu są Azjatami, nie pasują ani do Polaków, ani do Litwinów, natomiast zyskują dla siebie miejsce. Są nie tylko tolerowani, bo to nie jest cierpliwe znoszenie ich inności, są akceptowani i zawsze wobec Rzeczpospolitej jak najbardziej lojalni. Także spośród nich mamy wybitnych przedstawicieli wśród czynników państwowo- i kulturotwórczych. Praktycznie żadnych zadrażnień. Do Polski uciekają też starowierzy. Starowierzy to są prawosławni Rosjanie, którzy po reformach liturgicznych w prawosławiu czują się źle, czują się obco, chcą pozostać przy swojej tradycji, natomiast carska Rosja ich bezwzględnie prześladuje. Uciekają do Polski. W Polsce uzyskają status autonomiczny. Mogą na gruncie swojej wiary nie tylko egzystować, czyli w ogóle istnieć, ale być, rozwijać się i byli akceptowani. Polska jest też siedliskiem zabytkowego właściwie społeczeństwa, zabytkowej kultury Karaimów. To są te resztki dawnych Chazarów, ludów stepowych, o tożsamości religijnej bardzo dziwnej. Na poły żydowskiej, na poły nie, często są nierozumiani, ale też w Rzeczpospolitej uzyskują nie tylko azyl, nie tylko opiekę, ale także dochodzą do wysokich godności. Ich przywódca religijny przed wojną, Szapszał, czyli to jest taki ich tytuł duchowny, jest wybitnym lingwistą, jest wykładowcą na Uniwersytecie Wileńskim. Polak, Karaim, Karaim, Polak. W odpowiednich chwilach deklarował się tak, jak to było potrzebne. I także ta społeczność zawsze była całkowicie wobec Polski lojalna. I wreszcie mamy napływ różnych wspólnot religijnych. Nie tylko żydowskich, ale Europa słynie z prześladowań, słynie z nietolerancji. Do Polski uciekają ci, dla których nie ma miejsca w Europie. Część z nich od XVII wieku ucieka w nieznane, do Ameryki, ale bardzo wielu z nich ucieka do Rzeczpospolitej. To jest miejsce, gdzie zyskują opiekę, uzyskują azyl, możliwość rozwoju, pełni rozwoju, pełną autonomię kulturalną i wspólnotową. Nikt im nie każe zmieniać wiary, nikt ich nie prześladuje, nikt od nich nic nie chce. Wiernie służą Rzeczpospolitej. Tu przypadkiem są hugenoci francuscy, gdzie muszą dać głowę na miejscu w swojej ojczyźnie. W Polsce trwają, przetrwali. I w poszczególnych przypadkach, jak często sięgamy do historii, spotykamy się z dziwnymi, trudnymi nazwiskami, okazuje się, że to byli ludzie wywodzący się z takich mniejszości. Także z niemieckiej, bardzo silnie asymilowanej wśród Polaków. Nie przymusem, ale całkowicie dobrowolnej. Mówiąc o hugenotach, mam na myśli Stanisława Jottę. Samo nazwisko wskazuje, że nie było polskie. Stanisław Jottę był bohaterem wojny 20 roku. W tej wojnie stracił nogę. Później, w okresie okupacji niemieckiej, jest twórcą i pierwszym szefem
wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych. Inwalida bez nogi, człowiek, który miał ograniczone możliwości poruszania się, nie pierwszej młodości, mógł właściwie już zaprzestać jakiejkolwiek działalności, ale on uznał, że Rzeczpospolita jest dobrem, jest państwem, w którym on wyrósł, państwem, do którego przybyli jego przodkowie i on Rzeczpospolitej musi coś dać. Stworzył rzecz niezwykłą. Stworzył wywiad na terytorium Rzeszy Niemieckiej praktycznie z niczego. Nie mając do dyspozycji kadr oficerskich, kadr zawodowych do tego przygotowanych, stworzył ten wywiad z polskiej młodzieży. Z polskiej, w cudzysłowie, bo w znacznym stopniu polskiego pochodzenia, czyli de facto ludzi, którzy gdzieś w swojej genealogii byli wcześniej Niemcami, mieli niemieckie nazwiska. Ci młodzi ludzie, dwudziestokilku, góra, trzydziestokilkuletni, kończyli niemieckie szkoły, niemieckie wyższe uczelnie, znakomicie wtopieni w społeczność niemiecką, z bezapelacyjną znajomością języka, wszelkiej tych sfery, która bardzo łatwo człowieka może zgubić i wyróżnić, gdy się pewnych rzeczy nie wie. Oni wiedzieli. Mogli funkcjonować w III Rzeszy Niemieckiej jako Reichsdeutsche, pracując dla polskiego wywiadu. Mieli znakomite osiągnięcia. Twórcą tego wywiadu był właśnie Stanisław Żotę. To o nich pozostały opinie Geheimstaatspolizei, że są to Polacy bez zarzutu i zdrada jest wykluczona. Żadna inna organizacja konspiracyjna, żadne inne struktury tego typu nie uzyskały takich opinii niemieckich. Znowu, de facto genetycznie nie Polacy, ale lepsi od wielu z tych, którzy za Polaków się podawali, podają i nadal się chcą podawać, bo nie dorównują im nawet do pięt. Jest tylko jedno odstępstwo, kiedy Polacy nietolerancyjnie, tego języka używając, potraktowali innych ludzi, odmiennych. To są polscy Arianie, bracia polscy. Ludzie, którzy mieli możliwość w Rzeczpospolitej rozwijania swoich zainteresowań, mieli swoje drukarnie, wydawali swoją prasę, rozwijali swoją teologię, zdradzili Rzeczpospolitą. W momencie najazdu szwedzkiego opowiedzieli się w całości jako wspólnota przeciwko Rzeczpospolitej, którą uznali, że już ginie, że się nie odrodzi, uznali nowego pana, przeszli na służbę króla szwedzkiego. Za karę, za to wydarzenie, jest to jedyny przypadek w historii Polski, zostali z Polski wypędzeni. Przy czym wypędzenie nie jest słowem dokładnym i prawidłowym, bo my rozumiemy przez wypędzenie coś innego. Dostali nakaz wyniesienia się z Polski, ale ten proces trwał lata. Mogli zachować w całości biblioteki, zbiory, dobra materialne i mogli się przenieść bez żadnych represji, bez indywidualnego rozliczania. Zrobili to, nie było żadnych zadrażnień. Jest to jedyne odstępstwo w naszej historii. Na podstawie Arian często pokazuje się tą dawną Polskę jako nietolerancyjną, jako złą, jako tą, która tępi mniejszości. Nie było tępienia, bo Arianie nie zostali wygubieni, nie byli wywieszani, nie byli ścinani, nie byli mordowani. Dostali tylko propozycję. Za to, co zrobiliście, nie ma dla was miejsca w Rzeczpospolitej. Ale to jest chyba normalne, że jeśli zaprosimy gościa do własnego domu, posadzimy go przy własnym stole, użyczamy mu miejsca, i on się zachowuje w ten sposób, że idzie z sąsiadem, który nas napada, jest przeciwko nam, pomaga, to my tego gościa nie chcemy. My mu już od tej pory nie wierzymy. Na tym poziomie to rozumiemy. Na tym wyższym też powinniśmy to tak właśnie zrozumieć. Ta piękna polska tradycja, to uzmysłowienie sobie, czy jesteśmy ksenofobami, antysemitami, czy też tymi sprawiedliwymi wśród narodów świata, wymaga przypomnienia Rzeczpospolitej, ale bardzo konkretnie. W tym wymiarze, z czego Polska była, powinna być w tej chwili i powinna być nadal dumna. Bo to są rzeczy, które powstały w Polsce wcześniej niż gdziekolwiek indziej w Europie. Z
Sprawy, którymi możemy się szczycić, ale sprawy, o których nie wiemy. Nie ma na ten temat nauczania. Nie znajdziemy tego w szkole. Nie znajdziemy tego w podręcznikach Heleny Michnik do historii Polski. Nie zobaczymy tego w gazecie wyborczej. Tfu, miałem nie wymawiać. W gazecie określonej nie ma, bo jest kontynuacja. Po mamusi. On przecież napisał w jednym ze swoich artykułów, że jest święcie przekonany, że mamusia nigdy nie napisała nic złego, czego on by się musiał wstydzić. Jest bardzo proste. Niech po prostu w tejże gazecie wydrukuje podręcznik swojej mamusi. I my to ocenimy. I my wtedy to zobaczymy. Te fundamenty Rzeczpospolitej, to odróżnianie się, czyli to piękne różnienie się z innymi, polega na przede wszystkim charakterze monarchii polskiej. Polska jest monarchią, a nazywa się Rzeczpospolita. Jest republiką. Król jest władcą, nie rządzi. Król panuje, jest panujący, jest prezydentem o wielu funkcjach praktycznie tytularnych. I nikomu to nie przeszkadza. Królem z czasem może zostać każdy, kto jest uszlachcony. Każdy ma do tego prawo i wielokrotnie z tego Rzeczpospolita skorzystała. Przy czym szlachta w Polsce to nie jest to, co jest na zachodzie Europy. Tu, gdzie w społecznościach, które nie miały przerwy dziejowej, gdzie to wszystko kształtowało się spokojniej, przynajmniej jeśli chodzi o przerywanie ciągłości dziejów. Nie było takich dramatycznych wydarzeń jak w naszej historii. Tej szlachty było do 1%. We Francji, w Anglii, w innych krajach to jest zaledwie co setny mieszkaniec. W Polsce status szlachcica ma około 13% mieszkańców, czyli 13 razy więcej. Nie dwa razy więcej, nie trzy razy więcej, ale 13. Przy czym przejście do stanu szlacheckiego w Polsce, w dawnej Rzeczpospolitej, czyli uzyskanie statusu pełnego obywatela, jest niezwykle łatwe. Nie ma ograniczeń. Nie ma przede wszystkim wymogu krwi, że musi być ktoś pochodzenia, musi mieć przodków, że on ten tytuł dziedziczy. W Polsce szlachectwo się nabywa za zasługi. Przy czym zasługi wielowymiarowe. Przede wszystkim zasługi wojenne. Człowiek, który staje na polu walki, jest ranny, zasłużył się, walczył w obronie Rzeczpospolitej, uzyskuje status szlachecki. Są przykłady całych wsi, które gremialnie wystąpiły po stronie króla, po stronie Rzeczpospolitej, składały daninę krwi i w nagrodę cała wieś była wyszlachcona. Tak powstawały te społeczności szlachty zagrodowej. Z tych biednych rolników, ci, którzy mieli niewiele, ale szczycili się tym, że mają indygenat, że są jednymi z obywateli Rzeczpospolitej. Status szlachecki uzyskiwało się w miarę uzyskania statusu wykształcenia. Ludzie wykształceni, ludzie, którzy byli elitą kraju, którzy tworzyli, dostawali tytuły szlacheckie, byli potrzebni. I byli potrzebni nie jako ci wyrobnicy, nie jako najemnicy do tworzenia, ale jako pełnoprawni obywatele. I także zasługi gospodarcze. Ludzie, którzy się dorabiali, którzy byli wzorem dla otoczenia, którzy płacili większe podatki, mieli możliwość uzyskania tytułów szlacheckich. Niekoniecznie polskiego czy litewskiego pochodzenia. Bardzo wielu przedstawicieli społeczności żydowskich dostawało w Polsce szlachectwo. Był jeden wymóg, to prawda, wymóg wiary. Przy konwersji na chrześcijaństwo uzyskiwali status szlachecki. Według statutów litewskich praktycznie automatycznie w Rzeczpospolitej, czyli w tej koronie polskiej, musieli się o to starać, ale to praktycznie była formalność. I pełnili wysokie godności w polskiej państwowości, w polskiej administracji. Przedstawiciele rodów, które nie miały nic wspólnego ani z Polską, ani z Litwą, poza tym, że na tym terytorium mieszkali i mieli zasługi finansowe. Dochodzili do wysokich godności. Człowiek, który miał taki status, mógł być królem, mógł być wojewodą, mógł pełnić każdy inny urząd państwowy.
z tej często szaraczkowej, biednej szlachty wyrastały wielkie postaci, takie jak hetman Stefan Czarniecki. I jak wielu innych, nie było żadnych przeszkód. Szlachcic na Zagrodzie był równy wojewodzie. I szlachcic był równy królowi. Król nie zwracał się na ty do szlachcica bardzo niskiego stanu materialnego. To był dla niego ktoś jemu równy. Nie statusem posiadania korony, bo to króla wyróżniało. Ale nie był to też pierwszy lepszy obywatel, którym można było pomiatać. Ta istota polskiej państwowości z tamtego okresu jeszcze dziś w wielu społecznościach mogłaby być wzorem. Dlaczego? Dlatego, że król, tak jak wspomniałem, był pierwszym między równymi. Miał taki sam status jak każdy inny obywatel, czy jak każdy inny szlachcic. Civis primus inter pares. Państwo polskie nie było monarchią, która rządziła się własnymi prawami. Wszystko było uregulowane. Wpływ na to, jakie to państwo jest, w jakim kierunku się rozwija, jakie podejmuje działania, należało do obywateli. Od tego był Sejm i Senat, czyli od tego był Parlament Rzeczpospolitej. To on decydował, jakie pakta podpisuje kolejny władca, do czego zobowiązuje się przed narodem. To nie jest tak, że naród ma służyć królowi, tylko król jest sługą narodu. I bardzo wielu polskich panujących pełni te urzędy z największą godnością. Mogliby być wzorami. To polski król, wtedy kiedy w Europie szaleją wojny religijne, kiedy krew leje się strumieniami, kiedy są na niego naciski i przychodzą do niego różne delegacje i mówią, tu w Europie sprawę załatwiają. My też tak powinniśmy, bo nas inowiercy opanują. A polski król mówi, nie jestem królem waszych sumień. To jest sprawa prywatna. Wyznanie to jest to, co jest w człowieku, co jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. Europa ustanawia zasadę cuius regio, eius religio. Kto ma władzę, ten narzuca wyznanie, ten narzuca religię. I pod moim panowaniem żadnych innych być nie może. Oto się toczą wojny religijne. W Polsce tego nie ma. W XVI wieku, kiedy są te silne ruchy odśrodkowe w polskim parlamencie, w Sejmie, w Senacie, innowiercy, tak ich wtedy nazywano, mieli większość. I nic się nie stało. Rzeczpospolita trwała, rozwijała się, obrastała w dobra materialne, kulturalne, mimo że większością panującą byli innowiercy. Byliśmy krajem naprawdę tolerancyjnym. Symbolem tej dumy obywatelskiej, tego poczucia, kim jestem jako obywatel, może być podpis hetmana Jana Zamoyskiego po bitwie pod Byczyną. On w imieniu Rzeczpospolitej składa podpis pod traktatem, który jest zawierany przez cesarza i ród Habsburgów. On podpisuje się jako Jan Zamoyski. Civis polonus regibus par. Obywatel Polski królom równy. Druga strona tego nie rozumie. Jeśli nie jest królem, to jak może być równy? U nich, w ich ojczyźnie, takie powiedzenie przez obywatela kosztowałoby go głowę. W Polsce nie. Jan Zamoyski jest dumny. Nie mam tytułu, nie jestem królem, ale jestem królowi równy. I dlatego w imieniu Rzeczpospolitej mogę taki podpis złożyć. Następna rzecz to jest ten rozwój demokracji, demokracji szlacheckiej. Kolejne uszlachcanie poszczególnych warstw ludności za zasługi powoduje to, że państwo należy do coraz większej grupy obywateli. I ci obywatele decydują o swoich sprawach. To są sejmiki ziemskie, wreszcie jest sejm walny. Są wolne elekcje. Każdy szlachcic może przyjechać, brać udział w wyborze króla. To jest demokracja, której nie ma
nigdzie równolegle w świecie. Nie ma tego w Europie. W Polsce jest. Nawet do początku XVI wieku chłop polski ma praktycznie status szlachcica. Jest w znacznym stopniu obywatelem, chociaż bez tytułu i bez większości tych najważniejszych przywilejów. Ale cieszy się wolnością, wolnością gospodarczą. Często jest bogatszy, a nawet wielokrotnie bogatszy niż mieszkający koło niego ten drobny, szereczkowy szlachcic. Dochodząc własnym przemysłem, własną pracowitością, własnymi zasługami na polu handlu czy na polu obrony Rzeczpospolitej, bardzo łatwo także staje się obywatelem. Uzyskuje ten status. Rozwój polskiej demokracji polega na tym, że te przywileje są rozszerzane na coraz większą część ludności. Tam, gdzie wszędzie jest ograniczanie, gdzie wszędzie jest tłamszenie, w Polsce jest rozwój. Wreszcie prawa człowieka. To, co także jest nieznane. Dzisiaj mówimy, to jest rzecz powszechna, rzecz zrozumiała. Prawa człowieka. Kiedyś tego nie było. Człowiek nie miał praw. O prawach decydował właściciel tego człowieka, czyli władca. I niezależnie od tego, czy to był książę, czy to był prosty chłop, absolutny władca mógł zrobić z nimi, co tylko zechciał. Całkowicie bezkarnie. Natomiast w Polsce jest zasada. Nie można aresztować obywatela bez wyroku sądu. Nie można go pozbawić majątku bez pozbawienia go tego majątku na drodze sądowej. Dlaczego? Europa tego nie rozumiała. Z pewnością nie rozumiał tego Wschód. Nie rozumieli tego Moskale. Ale tego to oczywiście nigdy nie zaznali. Polska nie miała wojen religijnych. Tam, gdzie całe społeczności wyrzynały się, spadały w hierarchii społecznej, były degradowane, Polska tego uniknęła. W bardzo prosty sposób. Nie będąc sumieniami własnych obywateli. Ani król, ani organa państwa nie wtrącały się w sferę prywatną. Dzięki temu katolicyzm w Polsce się obronił. Nie siłą, nie przemocą, nie rugowaniem innowierców, ale dopuszczeniem ich do czegoś w rodzaju wolnej konkurencji. Pokażcie, co potraficie. Jeśli jesteście lepsi, to to udowodnijcie. I to wystarczyło, jak najbardziej. I wreszcie, jeśli chodzi o te prawa człowieka, rzecz niezwykła i tak naprawdę do dziś nieznana. To wśród Polaków, w polskiej państwowości pojawiły się te prawa, prawa człowieka, coś, co dzisiaj traktujemy jako coś normalnego, co wyprzedzało Europę, co wyprzedzało europejską wspólnotę nie o dziesiątki, ale o setki lat. To były traktaty, jakie Rzeczpospolita wygrywała po zwycięskich wojnach z Krzyżakami czy z Moskwą. W tych traktatach narzucano stronie przeciwnej rzecz dla nich absolutnie niezrozumiałą. Poszanowanie cywilnej ludności i jej własności. To polscy władcy, polscy hetmani w tych traktatach wpisywali jako punkty zawartego pokoju, że ludność cywilna w trakcie prowadzenia wojen nie może być poszkodowana, nie może być obiektem agresji. Wsie nie mogą być palone, ludzie nie mogą być mordowani i nie wolno tych ludzi rabować. Jest to rewolucja umysłowa. Ile lat Europa musiała do tego dojrzewać, żeby wreszcie to wprowadzić do ogólnoświatowego prawodawstwa. Polacy to narzucali wcześniej, przed królem Stefanem Batorym, ale szczególnie pod panowaniem Batorego w wojnach z Moskwą strona przeciwna, moskiewska, spotyka się z czymś, co im się narzuca. Macie szanować obywateli. Jak ci kacapi mogli to przyjąć do wiadomości? Przecież lud jest po to, żeby go rżnąć. Ludność cywilna jest po to, żeby ją brać w jasyr, sprzedać Tatarom. Pole można spalić, zbiory można spalić albo złupić. A tu Polacy narzucają im swoją wolę. Na szczęście mogli, bo byli wtedy silniejsi. I wreszcie zasada, że polskie wojsko
nawet w zwycięskiej wojnie. W wojnie, która została wywołana przez przeciwnika, gdzie zostaliśmy napadnięci, nie może przekraczać granic Rzeczpospolitej. Jesteśmy przeznaczeni do obrony, ale nie do dalszej ekspansji. Być może jest to jedna z przyczyn, że Rzeczpospolita przegrała. W tych prawach dziejowych przestaliśmy się liczyć. Ale z czego to wynikało? Właśnie z tej zasady. Zostaliśmy napadnięci, obroniliśmy się i na tym sprawę kończymy. Być może, gdyby te wojny były dokończone, gdyby polskie wojska za każdym razem szły dalej w głąb terytorium napastnika, gdyby ci napastnicy byli solidnie karani, gdybyśmy dali miejscowym ludziom wybór, może się chcecie przyłączyć do Rzeczpospolitej, z pewnością nasz rozwój wyglądałby inaczej. Ale wyprzedzaliśmy w tej umysłowości, w rozwoju moralnym o całą epokę swoich przeciwników. Polski Sejm musiał dać zgodę, żeby polscy hetmani czy polski król dalsze prowadzenie wojny mogli przełożyć poza granice Rzeczpospolitej. Inaczej traktowane by to było jako nasza agresja, rzecz niesłychana, a już wtedy jak najbardziej rozumiana. I to, co się dzieje w Polsce od drugiej połowy XIV wieku, od tych momentów, kiedy narasta ta idea narodowa, świadomość Polski, polskości, tego, że jesteśmy wspólnotą. Mamy wspólny znak polskiego orła, mamy ideę narodową, która nas łączy, aż do upadku Rzeczpospolitej, aż do rozbiorów Polski. Polska jest państwem na tle tego, co się dzieje w Europie i świecie, jest państwem jak najbardziej wolnościowym. W sferze politycznej, ale także edukacyjnej, w sferze rozwoju praw obywatelskich, stwarzania coraz większej liczby ludności obywatelami, a nie tylko mieszkańcami tych ziem, czyli związywanie ich z państwowością i z ideą narodową, bo przez to następuje dobrowolna asymilacja, jest jeszcze druga dziedzina, druga sfera, o której wiemy jeszcze mniej. Ta wspaniała tradycja wolności gospodarczej, wolności w pierwszej Rzeczpospolitej. Gdy Niemcy, Rzesza Niemiecka jest rozbita na 150 państewek, książstewek różnego rodzaju. Często to są ziemie, które z konkretnego zamku można ogarnąć wzrokiem, wychodząc na wszystkie cztery strony i tu się terytorium kończyło, gdzie jest niejednolity system miar, wag. Każde państewko, każde książstewko ma swoją walutę. Rzeczpospolita jest olbrzymim terytorium, łączonym z elementów, które nie bardzo do siebie na początku pasują. Jest łączona jak, jeśli chodzi o system gospodarczy? Ujednolicenie systemu miar i wag. Ujednolicenie waluty. Nie ma tak, że każdy książę, każdy feudał, kasztelan, wojewoda może bić własną walutę. Tego nie ma. Waluta jest jedna, jest to pieniądz Rzeczpospolitej. Absolutny zakaz psucia pieniądza. Ówcześni ludzie dobrze to rozumieją. Dzisiaj w Polsce ludzie nie rozumieją, co to jest psucie pieniądza, że ich można ograbić, nic im nie zabierając de facto. Mają tyle, ile mieli. Ale jeśli chodzi o wartość, to się może stać z dnia na dzień połowę mniej warte. To, co zrobił towarzysz dr Leszek Balcerowicz. Wtedy ci ludzie to rozumieli. Polska rozwija sieć dróg bitych, te, które są utwardzone, które są przejezdne przez cały rok, ale ponieważ to nie było takie proste wtedy, istnieją drogi wodne. I drogi wodne w Polsce są całkowicie wolne. Nie można stawiać żadnych zapór, nie można tworzyć żadnych sztucznych granic, nie można pobierać ceł, myta, opłat, bo wszystkie drogi należą do Rzeczpospolitej. Nie są własnością danego na tym terenie panującego, tylko są drogi dla wszystkich. Rzeczpospolita dba o ich jakość, o ich naprawę, o rozszerzanie tych dróg, natomiast nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Jest fenomenalny system pocztowy.
już w XVI wieku jest to przedmiotem zazdrości w Europie, że można wysłać list z jednego krańca Rzeczpospolitej na drugi kraniec i ten list dotrze. Nie było listów poleconych, kwitowanych, nie było monitorowania na poczcie w komputerku, czy tam ktoś czegoś nie ukradł, czy czegoś zaniedbał. Nie, to było punktem honoru. Jak list jest nadany, to dojdzie, być może z opóźnieniem, po drodze coś się może wydarzyć. Ale ta korespondencja krążyła w sposób fenomenalny. Była szybka i sprawna. I wreszcie rzecz, która jest nie do pojęcia. To jest bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach kraju. Tego nie ma w Europie. Wyobraźcie sobie Państwo transport pieniędzy zebranych z podatków. Skarb Królewski raz w roku pobiera w określonych miejscach podatki. Ich wymiar jest określony, nie jest duży. Jest to pobierane na ogół w walucie złotej lub srebrnej. I te wozy ze złotem i srebrem jadą do Skarbu Królewskiego. Ze wszelkich zakamarków olbrzymiej Rzeczpospolitej. Z dalekiej Rusi, z dalekiej Ukrainy, czy z tych krańców zachodnich, wszędzie jadą te wozy z pieniędzmi, z walutą. Jak wygląda ochrona takich transportów? Dzisiaj to byśmy oczywiście wiedzieli. To jest kilka czołgów, parę pershingów, ileś tam jednostek specjalnych. Jak się wiezie złoto, to trzeba odpowiednio o taki transport dbać, a to i tak często jeszcze ginie. A wtedy takiego transportu pilnowało ile osób? Uzbrojonych oczywiście, w służbie królewskiej. Ile? Dwie. Na zmianę. Jeden mógł spać, a drugi mógł doglądać tego konwoju. I nie było napadów, nie było rabunków. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to poczucie bezpieczeństwa, siły państwa było takie, że zbójowi się nie opłacało. A z drugiej strony było na tyle bogate społeczeństwo, że nie musiało żyć z napadów. Raubritter niemiecki żył z tego, co zrabował. On był rycerzem, ale był tak naprawdę moralnym bandziorem, bo on uznał, że on się może bogacić w ten sposób, że może napadać na innych, na przejezdnych. W Polsce byłaby to rzecz niesłychana. To jest państwo tak naprawdę całkowicie wolnościowe. I to wszystko nam zabrano. To jest sprawa rozbiorów. Upadku Rzeczpospolitej. Temat oczywiście na nie jedno, ale wiele innych spotkań, dlaczego tak się stało, co do tego doprowadziło. Najważniejsze jest to, że mamy do czego nawiązać. Mamy poczucie ciągłości. Mamy tą polską ideę narodową, która nie jest nacjonalizmem, bo nacjonalizm wyklucza innych. Idea narodowa przyciąga innych. Zawsze z tego słynęliśmy. Zawsze z tej tolerancji. I teraz, jak jesteśmy oceniani i pokazywani w świecie, w tej chwili? Co się stało takiego, że nagle Polska jest pokazywana jako kraj nietolerancyjny, z obrzydliwą przeszłością, która ma mieć poczucie wstydu, ale broń Boże, dumy. Dumy z własnej przeszłości. Dumy z tego, kim jesteśmy. Odbywa się to na przeróżne sposoby. To poczucie narodowe polskie. Było wyrażane, to była doktryna, że nie dotyczy to ludzi urodzonych jako Polaków, którzy mają polską krew. Było to wyrażane także nie tylko w sferze politycznej, ale także w sferze szeroko rozumianej wolnej myśli, polskiej myśli. Profesor Wincenty Lutosławski w II Rzeczpospolitej, filozof dziś zapomniany, bo polska elita przecież tak naprawdę nie istnieje. Dzisiaj filozof to jest Hartmann, to jest Środa, se tak filozofują. O, i Palikot jest też filozof, bo on sobie też tak lubi pomądrzyć się. Pisał tak. Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przejmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach i jeśli ma niezłomną wolę przyczyniania się do rozwoju bytowego Polaków. To jest prawdziwe nasze dziedzictwo. To jest prawdziwe odniesienie się do polskości. I jednocześnie jest druga sfera, druga część tego pojęcia. Polakiem
nie jest, nie może być ten, kto się polskości wyrzeka. Może mieć wspaniałe polskie nazwisko, pochodzić z wybitnej rodziny, ale jeśli opowiada się przeciwko Polsce, występuje przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko jej tradycji, przeciwko jej znaczeniu, przeciwko duchowemu dziedzictwu, przechodzi na pozycję wroga, przestaje być Polakiem. Nie jako wykluczony. On wyklucza się sam. Sam się z polskości wyklucza. W tym sensie nie dajmy sobie wpierać, że Feliks Dzierżyński był Polakiem, że Julian Marchlewski był Polakiem, że Bolesław Bierut był Polakiem, że Władysław Gomułka był Polakiem. To byli ludzie, którzy Polski się wyparli. Ci ostatni, o których mówię, także formalnie, bo przyjmowali obce obywatelstwo. I Dzierżyński, i Marchlewski byli obywatelami sowieckimi. Gomułka, Bierut też byli obywatelami sowieckimi. W okresie pierwszego rozbioru, w czasie II Rzeczpospolitej, przez Sowietów do czerwca 1941 roku, komuniści, którzy działali na ziemiach polskich, przyjmowali sowieckie obywatelstwo. Przyjął je Bierut, przyjął je Gomułka, być może nawet przyjęli je przed wojną w sposób utajony, niepokazywany. Wykluczyli się z polskości, mimo że pochodzili z polskich rodzin. Na tym polega polska idea narodowa. I nie ma się co tego wstydzić. Ale jesteśmy cały czas obiektem agresji ideologicznej. Nie tylko politycznej, nie tylko gospodarczej, ale jest ten dodatkowy element agresji ideologicznej. Dziś Polak ma się wstydzić tego, kim jest. Ma to gdzieś głęboko ukryć. Powstaje nowa ideologia, moda na nowy patriotyzm. Wielu tak zwanych polskich polityków, czy polityków bardziej w Polsce, twierdzi, że trzeba od tego odejść, uciec, bo teraz jest szersza formuła, oni są teraz Europejczykami. Europejczycy, może tak. Dlaczego chcą uciec? Bo mają coś na sumieniu, bo robią coś przeciwko Polsce. Wielu rzeczy dowiemy się pewnie za późno. Jeśli nie my, to nasi następcy. Te rzeczy powychodzą na jaw. Ale możemy już dziś oceniać tych ludzi po działaniu, po tym, co sobą reprezentują, jak przeciwko nam organizują poszczególne akcje, jak przeciwko nam występują. Oni tej polskości się wyrzekają. Ale podstawowa ta sfera agresji przeciwko Polsce dotyczy bardzo skomplikowanych spraw, gdzie trzeba dużego wyczucia, dużej wrażliwości, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy. To jest sfera spraw polsko-żydowskich. Od tego nie uciekniemy, nie wolno chować głowy w piasek, nie można się wstydzić tylko dlatego, że ktoś znany, ze znanym nazwiskiem, w dodatku z tytułem, atakuje, wyzywa, grozi i poniża. Trzeba się umieć bronić stanowczo, jednoznacznie, ale na to, co oni robią, na atak, który jest w takim zakresie, musimy mieć wiedzę odpowiednio większą. I musimy pokazać, że po pierwsze, to, co oni robią, nie opiera się na prawdzie, że jest mnóstwo rzeczy zmyślonych. Do tego, jeśli są rzeczy prawdziwe wykorzystywane, to są pokazywane w świetle karykaturalnym, jako wynaturzenie, jako pokaleczenie historii. Bo wyjmowanie tylko poszczególnych elementów z całej konstrukcji powoduje, że cała konstrukcja runie, jest nietrwała. Ale do tego potrzebna jest wiedza. Kto ma wiedzę w Polsce? Ten, kto się uczy. Gdzie się uczy? Tu zaczyna być problem. Jesteśmy społeczeństwem ułomnym. Tak naprawdę pozbawionym normalnej edukacji. Coraz mniej historii, coraz mniej wychowania obywatelskiego. Jeśli jest Rzeczpospolita wolna, trzecia, to powinna być edukacja obywatelska. Dlaczego nie ma takiego przedmiotu? Dlaczego ma być gender? Dlaczego mają być inne rzeczy? A nie ma być tego, co stanowi o naszej istocie prawdziwej, o naszych prawach i obowiązkach? Dlaczego nie mamy świadomości politycznej, świadomości państwowej? Czym jesteśmy? Co możemy, czego nam nie wolno. Tego się nie uczy, bo tego wszystkiego nie ma. Jeśli chodzi o sprawy polsko-żydowskie, to wygląda mniej więcej tak, ja pisałem o tym ze 20 lat temu chyba, jeśli się od tamtej pory zmieniło to na gorsze. Zacytowałem w jednym z artykułów historyka amerykańskiego pochodzenia żydowskiego,
że tym okresem najnowszej historii, II wojną światową, Holokaustem i jego następstwami, w Ameryce zajmuje się pewna grupa uczonych, ludzi utytułowanych na uczelniach, dobrych, średnich i gorszych, z których tylko 96% jest pochodzenia żydowskiego, a cała reszta to już jest inna. W związku z tym, jakie to ma być spojrzenie? To jest spojrzenie etnocentryczne, przez pryzmat jednej społeczności. Ich można w wielu sprawach rozumieć. Można rozumieć ból narodu, który był mordowany, ale nie można się zgodzić na przekroczenie pewnych granic. Jeśli dziś my stajemy się mordercami i my stajemy się sprawcami, prawdziwi sprawcy znikają z tej narracji, a pojawiają się w to miejsce ofiary. I te ofiary wcale nie gorsze, wcale nie mniejsze, dlatego że tak naprawdę po 1939 roku Polacy byli na pierwszym miejscu do wytępienia, do Ausrotten. I to są w dokumentach niemieckich, nie dzisiejszych, nie współczesnych, nie w relacji kogoś, kto sobie tak to wyobrażał, tylko na podstawie dokumentów prominentów III Rzeszy. O tym też zaraz będziemy mówić. To jest W każdym razie chodzi mi o ministra sprawiedliwości III Rzeszy Niemieckiej, nazistowskiego funkcjonariusza, generała SS von Thieracka, który w 1942 roku jako minister sprawiedliwości III Rzeszy, nie jakiś tam drobny nazista gdzieś w terenie czy średniej klasy nazista, najwyższa hierarchia aparatu niemieckiego nazistowskiego, stwierdza, że są cztery narody do całkowitego wytępienia. Wymienia ich kolejność. Są to Polacy, Rosjanie, Żydzi i Cyganie. Polacy są na pierwszym miejscu. Akurat tak się sytuacja rozwinęła, że z tego miejsca pierwszego spadliśmy na drugie. Żydzi poszli na pierwszy ogień, brzydko mówiąc. I Żydów eksterminowano jako pierwszych. Ale to nie znaczy, że nasz los miał być lepszy. Jak dzisiaj jest to pokazywane? Dzisiaj przez niektóre lata powojenne, przedostatnie, tak powiedzmy, pokazywani byliśmy jako świadkowie zagłady, jako ci, którzy biernie w tym uczestniczyli, bo patrzyli i nic nie zrobili. To jest oczywiście nieprawdą, bo zrobiliśmy więcej niż tak naprawdę wszyscy inni razem wzięci. Ale już w ostatnich latach narasta tendencja, jest coraz silniejsza i będzie jeszcze wzmacniana, że tak naprawdę to my jesteśmy sprawcami zagłady. To nie bez przyczyny pojawiają się informacje, że istniały podczas II wojny światowej polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy zagłady. To się pojawiało od lat 60. To nie jest nowe. I co ciekawe, początkowo pojawiało się gdzie? W krajach egzotycznych. W Brazylii, w Paragwaju, w Chile, w Australii. Dopiero później przechodziło to na grunt angloamerykański, na grunt Europy Zachodniej. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli stosować taką wykładnię, w momencie, kiedy Niemcy zaczęli pisać o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich obozach zagłady i kiedy wreszcie to zostało dopełnione tym, co się pojawia w mediach w Izraelu, w mediach żydowskich, że to Polacy, bo to były polskie obozy. Naród sprawców i naród bezpośrednich ofiar bardzo dobrze wie, kto zagładę zorganizował i dla kogo. Niemcy nie mogą mówić, tak jak Peruwiańczycy, Brazylijczycy czy Australijczycy, że no tak u nich tam wyszło w gazecie, ktoś nie wiedział. Tam jeszcze mogą próbować, chociaż jak ktoś się zajmuje pisaniem, historią, to bardzo łatwo może sprawdzić, jak nie wie. A jak nie wie, to niech nie pisze. Ale jeśli tak piszą Niemcy jako sprawcy, jeśli tak piszą Żydzi jako ofiary, to coś jest na rzeczy, coś się szykuje. Co? Jest to zamiana miejsca. To jest wprowadzenie Polski, Polaków do zupełnie innej roli. I to nie jest rzecz nowa. Jest to rzecz, która zaistniała 15 lat, nie, 11 lat po zakończeniu II wojny światowej.
Niemcy, otrzymując pomoc w ramach planu Marshalla, pomoc, która miała iść dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ograbionych, zniszczonych, wymordowanych przez III Rzeszę, która tej pomocy nie dostała, bo była niezgoda Stalina. Niemcy dostali pomoc, która miała iść dla ich ofiar i szybko się rozwijali, także na gruncie gospodarczym, handlowym, ale istniała przeszkoda. Niemiec był w tych pierwszych latach powojennych traktowany tak, jak na to zasłużył, jako sprawca, jako ten, który dokonał wielkiego aktu ludobójstwa w pierwszej połowie XX wieku na rzecz niesłychaną w dziejach ludzkości. To była przeszkoda. I był niemiecki urzędnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwie pod przykrywką działał w tak zwanej Agendzie 114. To była informacja polityczna BND, zachodnio-niemieckiego wywiadu. Nazywał się Adolf Benzinger, przedtem funkcjonariusz aparatu propagandy III Rzeszy Niemieckiej. On wymyślił rzecz następującą. Żeby zdjąć to odium z Niemców, trzeba stosować długo, cierpliwie, umiejętną propagandę. W miejsce Niemców, jako sprawców, trzeba wstawiać w miarę możliwości, dążyć do tego na każdym kroku, wstawiać nazistów. Nazista to jest kategoria polityczna, nie narodowa. Nazista przestaje być Niemcem, jest czymś bardzo nieokreślonym. I to się pojawia najpierw w gazetach niemieckich w tamtym okresie, w drugiej połowie lat 50. Przechodzi na grunt amerykański, później się rozszerza na grunt zachodnioeuropejski. Mija pokolenie. To pokolenie, które wojnę przeżyło, jest coraz starsze, przestaje być aktywne, przechodzi na emeryturę, wymiera, już nie ma bezpośrednich świadków, jest ich coraz mniej, przynajmniej nie w takiej masie liczącej się, że to oburzenie będzie znaczące, będzie mocne. Zyskują na podstawie niewiedzy tej reszty możliwość manipulacji i ta manipulacja się dokonuje. W miejsce nazistów są coraz częściej Polacy. To jest serial Nazi matki, Nazi ojcowie. To jest pokłosie w Polsce. Jest wiele tego typu wydarzeń. Będzie ich coraz więcej, gdzie będziemy przedstawiani jako społeczeństwo, jako naród sprawców. Niemcy stają się świadkami, zajmują nasze miejsce. Są biernymi, zastraszonymi świadkami zagłady, świadkami całego ludobójstwa, którego dokonują naziści. A naziści, no to nie wiadomo kto. Kto się dzisiaj przyznaje do pochodzenia w rodzinach, do pochodzenia nazistowskiego? Nie ma chętnych, ale przez takie łatwe skojarzenia. Skoro obozy są na ziemiach polskich, głównie, a przecież nie tylko, ale do tego się to sprowadza. Skoro używa się notorycznie nazwy polskie obozy, to przez prostą dedukcję, no kto może w polskich obozach być nadzorcą? Kto może być tym ludobójcą? Może być tylko i wyłącznie Polak. I w tym momencie ta cała sfera się zamyka. Ten początkowy szatański plan został zrealizowany. Walczymy na wszelkie możliwe sposoby. W internecie, w mediach, w polityce, tak naprawdę nieskutecznie. Jeśli prezydent Niemiec przyjeżdża w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego oddać hołd powstańcom getta warszawskiego, to nie jest tak, że on nie wie. Ja nigdy w to nie uwierzę. Gdyby to przyjechał papułas z Nowej Gwinei, to tak, on może tego nie wiedzieć. Ale prezydent takiego państwa musi to wiedzieć. Jeśli nie wie, to powinien być przygotowany przez swoje służby informacyjne, swoje służby państwowe. To nie jest sfera zwykłych pomyłek, bo takiej pomyłki można dokonać raz, może drugi, ale później człowiek się pilnuje. Dziennikarz, polityk, historyk zaczyna się pilnować, widzi swój błąd, uznaje, przeprasza i od tej pory jest normalny. Tego tak naprawdę nie mamy. Mamy natomiast tą propagandę, która sprowadza się do roszczeń, że jeśli już na gruncie międzynarodowym zostało to przygotowane, jeśli Polacy są winni, Polacy brali w tym udział,
praktycznie jako jedyni, no bo naziści to gdzieś są w tej chwili na Księżycu, może jeszcze dalej, trudno będzie ich znaleźć, to można wystąpić o roszczenia finansowe. Jeden z przywódców Światowych Organizacji Żydowskich, Singer, bodajże w 1996 roku wyraził to wprost, że Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, jeśli nie zapłaci za Holokaust. I to są żądania rzędu 60-65 miliardów dolarów. Być może na początek. Kto ma zapłacić? My. Dlaczego? Bo tu odpowiedzialność się dziedziczy. Ona przechodzi już nie na drugie pokolenie, które też zaczyna dożywać swoich dni, ale na pokolenie trzecie, następne i jeszcze następne. Mamy płacić za to, czego nie zrobiliśmy, w czym nie braliśmy udziału. I biorąc pod uwagę tą wielką polską tolerancję z przeszłości, mamy ten epizod w dziejach kraju, ale to nie jest taki zwykły epizod. Mamy II wojnę światową i mamy okupację, gdzie ta społeczność żydowska nie ma żadnych praw. Niemcy ich traktują jako podludzi. My jeszcze jakieś mamy, bo jesteśmy potrzebni jako niewolnicy. Mamy pójść w następnym rzucie, a oni już tych praw nie mają. Dla nich tworzy się getta, tworzy się obozy zagłady. Są mordowani za jakąkolwiek pomoc, niekoniecznie pomoc w trzymaniu, w ukryciu takiego człowieka, w dostarczaniu żywności, lekarstw, w przechowywaniu dzieci żydowskich, ale za pomoc bardzo prozaiczną, za szklankę wody, za pokazanie kierunku, gdzie się można skryć, gdzie trzeba uciekać, gdzie nie ma Niemców. W jedynym kraju w okupowanej Europie, w Polsce, grozi kara śmierci. I ta kara jest wykonywana. Płoną całe polskie wsie za to, że w jednym z gospodarstw znaleziono grupkę ukrywających się Żydów. Mieszkańcy są mordowani. I teraz efekt tego jest taki, że jesteśmy sprawcami, jesteśmy zbrodniarzami. Nawet jak się mówi o tej pomocy, to cały czas są pretensje, że przecież mogliście zrobić więcej. Gdybyście chcieli, to moglibyście uratować wszystkich Żydów. 3,5 miliona. I tu chciałbym się odwołać do pewnego działacza syjonistycznego, wywodzącego się z terenów Rzeczpospolitej, Bernarda Singera, który publikuje w syjonistycznej prasie w Nowym Jorku. W 1944 roku, w takim miesięczniku Forwards, czy Naprzód, napisał, że jak Polacy mają ratować Żydów, jak mają ich chronić, jeśli jest to społeczność, która mieszka kilkaset lat na terenach polskich i olbrzymia większość z nich nie mówi po polsku, albo mówi tak, że są niezrozumiali dla Polaków, czyli żydłaczą, wyglądają jako obcy, zupełnie inaczej się chcą wyróżniać i to wyróżnienie zachowują, którzy nie wchodzili w żadne relacje osobiste, personalne, środowiskowe, kulturowe, sąsiedzkie z Polakami. Polacy u nich nie bywali, bo nie byli wpuszczani. Oni do Polaków nie chodzili, byli odseparowani, nie mają znajomości. Jak ta społeczność, która sama jest prześladowana, sama jest pod okupacją, jak ma pomagać tym milionowym rzeszom ludzi, ludziom całkowicie obcym, którzy nie potrafią się przeżegnać, nie potrafią powiedzieć nic po polsku, są charakterystyczni, bo mężczyźni są obrzezani, gdzie każdy Niemiec, który nie musi po fizjonomii tego oceniać, jest w stanie zidentyfikować, złapać i eksterminować. Dlaczego Polacy mają być za to winni? A tak to jest niestety przedstawiane, że mieliśmy możliwość uratować wszystkich i tego nie zrobiliśmy. Jeden z tego typu propagandzistów napisał nawet, że obowiązkiem Polaków było przegryzać szyny do Auschwitz, żeby te transporty nie jechały. Nawet gdyby to się udało, to byłby akt jednorazowy. Tylko jakie to trzeba mieć zęby i jaką trzeba mieć siłę, żeby przegryźć te szyny? Przecież Polacy nie byli w stanie pomóc sami sobie. Obóz był zbudowany dla Polaków. Obóz Auschwitz jest obozem polskim w tym sensie, że leży na terytorium Polski i w 1940 roku zostało założony dla Polaków. Pierwsze transporty więźniów to są Polacy, a nie Żydzi. Żydzi tam trafiają później, bo się zmienia polityka niemiecka. Dlaczego my mamy być za to odpowiedzialni? Dlaczego osoby, które pokazały ze swojej niezwykłej szlachetności, mimo tej obcości, mimo tych trudnych relacji polsko-żydowskich w XX wieku,
tych relacji, które miały te konotacje I wojny światowej, kiedy społeczności żydowskie w państwach zaborczych opowiadały się za zaborcami. Nie mówię o jednostkach, nie mówię o jakichś małych grupach, środowiskach, ale gremialnie. Za Niemcami, za Austro-Węgrami, za Rosją, przeciwko nam. Za postawę w roku 20, gdzie powstawały te różne rady robotniczo-chłopskie, gdzie ani robotników, ani chłopów tak naprawdę nie było, ale byli działacze bundu, Poales, Jon, Lewica, jakichś innych. I to miał być polski proletariat, w dodatku rewolucyjny. To wszystko było pamiętane. To była zdrada Rzeczpospolitej. A mimo to Polacy stanęli na wysokości zadania. Uratowali bardzo dużo Żydów. Ilu? Tak naprawdę nie wiemy. Nikt nigdy nie liczy. Ja często spotykałem się z tymi ludźmi z konspiracji, z podziemia, z tych formacji, które były najbardziej wyklinane, z tych formacji takich jak Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które są wprost pokazywane jako faszystowskie, nazistowskie. I nagle się okazuje, spotykałem się z tymi, którzy przeżyli, czyli z nielicznymi, z tymi po wyrokach, po dożywotnim więzieniu, po karze 15 lat więzienia. I gdy pytałem, co wpłynęło, że nie został zlikwidowany, nie został zamordowany. A on mówi, że Żydzi się zgłosili na moją sprawę i złożyli świadectwo, że im pomagałem. To było takie bardzo niewiarygodne. Dziwnie się ci ludzie tłumaczą. Jak zacząłem sięgać do akt sądowych, rzeczywiście tak. I konkretne przypadki. Porucznik Narodowych Sił Zbrojnych, później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z Białostoczyzny. Działacz narodowo-radykalny przed wojną, czyli musiał być już tym skrajnym antysemitą. Skazany po wojnie na kilka kar śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie. Sędzia oczywiście pochodzenia żydowskiego, komunista. Ale zgłaszają się osoby, które on ratował w czasie wojny. I to świadectwo przeważa. Okazało się, że wyroki były rasowe, nie klasowe, tylko rasowe. Tam, gdzie była pomoc dla Żyda, wyrok był łagodzony. Tam, gdzie ktoś ukrywał innego Polaka, nawet Rosjanina, kogokolwiek innego, nie miało to żadnego wpływu na rozstrzygnięcie. W tym przypadku tak, te kary były obniżane, ci ludzie zachowywali życie. Poprosiłem go, żeby spisał to wszystko. Ja, panie, po co? Mówię, przecież można dostać dyplom Yad Vashem, można się tym szczycić, może pan pokazać, że pan nie jest wielbłądem. Ja, komu to jest potrzebne? Ja wiem, co ja robiłem. Moje dzieci wiedzą, moja rodzina wie, nie jest mi to do niczego potrzebne. O nic ci ludzie nie występowali, nie pisali żadnych podań, żeby instytucja zewnętrzna obcego państwa decydowała o nadawaniu statusu, kto się w Polsce zachował godnie, kto jest sprawiedliwym, a kto nie. Im to nie było potrzebne. Dlatego tych drzewek, dlatego tych dyplomów jest tak mało. Bo te niecałe 7 tysięcy, czy tam około 7 tysięcy w tej chwili, to jest czubek góry lodowej. I później poprosiłem jego żonę o spisanie tego wszystkiego. Ona to spisała. Okazuje się, że w ich gospodarstwie zostało uratowanych około 40 Żydów przez całą okupację. I to jest teren okupacji sowieckiej do 1941 roku, gdzie ci miejscowi Żydzi kolaborują z Sowietami. Są w czerwonej milicji, są w NKWD, są w sowieckim aparacie komunistycznym. I pytam się, co wami powodowało? A ona mówi, ci ludzie potrzebowali pomocy bardziej niż my, byli bardziej zagrożeni. No ale przecież często było tak, że były jakieś zadrażnienia. A, ale to już było decydowało życie, pan tego nie rozumie. Bliźniemu trzeba pomagać i nic za to nie chcieć. I z tym, z tego typu postawami stykałem się wielokrotnie. Nie relacjami tych ludzi, bo to byłoby niewiarygodne. Można powiedzieć, no tak sobie opowiadają, bo teraz się bronią. Ale to jest w aktach sądowych. Te świadectwa są złożone wtedy, w okresie stalinowskim, kiedy no, tym Żydom nie grozi kara śmierci oczywiście za to, czy represje więzienne, ale nie jest to mile widziane. Oni ratują reakcjonistę, ratują kogoś, kto nie zasłużył na przeżycie. Ale ze wdzięczności bardzo wielu z nich pokazuje, że można zachować szacunek, można zachować własną godność i wykazać się aktem odwagi, pomagać tym Polakom. Takich przykładów szukajmy. Takie rzeczy pokazujmy. Natomiast są przykłady negatywne. Jeden z polskich uczonych lat temu, kilkanaście, w pracy naukowej, w książce Kobyle tej wielkości, opisując stosunki
na Kresach Wschodnich pod zaborem sowieckim do czerwca 1941 roku zamieścił liczne dokumenty, które są warte same w sobie, bo dla każdego historyka to są rzeczy cenne, aż dobór tego, jak się później okazało, jest mocno tendencyjny. Natomiast do tego wstępu do dokumentów jest ponad 200 stron. Jest coś niebywałego. Wstęp do dokumentów jest na ogół niewielki. Jest kilkanaście stron, które mówią o tym, czego te dokumenty dotyczą, jak zostały zebrane, z jakich archiwów pochodzą i tak dalej. Natomiast tu jest książka sama w sobie, która dotyczy opisu i wrażeń tego człowieka, czym była okupacja sowiecka na Kresach. Ale są też wtręty, które nie wiadomo skąd się wzięły. Wtręty tego typu, że społeczność żydowska była oczywiście później przez Niemców prześladowana. Prześladowana na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pomoc Niemców dla Żydów, to był wyraz najwyższej szlachetności. To było bez żadnych powodów. Bezinteresowna pomoc niemiecka dla Żydów jest czymś, co trzeba doceniać. Nie piszę oczywiście, ile tego było, bo przecież nie było tak, że każdy Niemiec trzymał rodzinę żydowską u siebie, bo jeszcze by było miejsce dla Polaków, Cyganów, wszystkich innych. Więc tych Żydów uratowanych przez Niemców jest dosłownie garstka. Ale polski uczony z Polskiej Akademii Nauk docenia to i pisze, że to jest przykład szlachetności i bezinteresowności. Oczywiście, że tak, bo w tym przypadku niewątpliwie tym Niemcom groziła śmierć. Ale opisuje też przechowywanie Żydów przez Polaków. I tu już ma zastrzeżenia. Opisuje trzy konkretne sfery zachowań. Te, które nie zasługują na jakieś szczególne uznanie, wprost przeciwnie, że nie mamy się czym szczycić. Dlatego, że Polak czy Polacy, polska rodzina, jeśli przechowywała jakąś grupę Żydów czy pojedynczego Żyda, nigdy nie robiła tego bezinteresownie. Zawsze za tym stał interes. Po pierwsze, interes materialny, czyli przechowywali Polacy Żydów, ale za pieniądze. Żydzi, wiadomo, bogaci mieli złoto, więc płacili złotem. Chociaż jak znamy to z przekazów obu stron, zarówno ukrywających się, jak i tych, którzy ukrywali, olbrzymia większość ludzi ukrywających się przed Niemcami nie miała dosłownie nic. Byli już wcześniej przez Niemców doszczętnie ograbieni. Czyli to było przechowywanie bez pieniędzy, bez złota, bez żadnych wartości materialnych. Dla niego jest to interes finansowy. Jest też interes innego rodzaju. Jest to interes seksualny. On twierdzi, że Polacy przechowywali na przykład Żydówki, żeby ich używać. Czyli to jest nie tylko rzecz, którą należy doceniać, ale wprost potępić, że to też jest interes i też nie ma w tym nic, czym moglibyśmy się szczycić. To jest ohydne samo w sobie, takie wymyślenie. Ale jest trzecia sfera, która powala z nóg, dobrze, że Państwo siedzą. Otóż jest jeszcze jeden rodzaj poświęcenia się Polaków, narażania na utratę życia, żeby ratować Żydów. I to nie jest bezinteresowne. Ta trzecia płaszczyzna to jest miłość bliźniego. To jest chrześcijański nakaz udzielania pomocy bardziej potrzebującym niż my jesteśmy. Żydzi są zagrożeni, są mordowani, więc katolik, który ma silną wiarę, musi ukrywać Żyda, bo to jest jego imperatyw, to jest jego bliźni, niezależnie od wyznania, pochodzenia, statusu i tak dalej, trzeba mu pomóc. I Polacy to robią. I on to potwierdza, że tak robili. Ale to nie jest bezinteresowne, bo ten katolik miał interes, bo on myślał o zbawieniu. Jak przechowa Żyda, to Pan Bóg mu to później wynagrodzi. To jest postawa uczonego z Polskiej Akademii Nauk w książce wydanej w III Rzeczpospolitej przez człowieka z tytułami, który obrósł dorobkiem naukowym i tak dalej. I co? To jest obecna polityka historyczna polskiego państwa. Bo to, że on chce to wydać, chce to napisać, to jest jego sprawa. Wolny kraj. Niech to zrobi za własne pieniądze. Niech bierze za to odpowiedzialność. I po czymś takim normalni ludzie w jego otoczeniu nie podają mu ręki. Zachowałeś się niehonorowo. Zachowałeś się podle. Napisałeś nieprawdę. Nie ma cenzury. Pisz. Ale my ciebie od tej pory nie akceptujemy. Nie dopuszczamy cię do własnego grona. Taka powinna być postawa. Takiej postawy niestety... Jak się nazywał? Krzysztof Jasiewicz.
Takiej postawy oczywiście nie ma. I wreszcie to, co wydobył profesor Felix Koneczny, zapomniany polski historiozof, historyk, w ogóle polihistor, bo to był człowiek bardzo wielu specjalności, o fantastycznym dorobku, nie tylko naukowym, całkowicie dziś, czy prawie całkowicie zapoznany. Otóż w 1943 roku, pisząc fenomenalne dzieło naukowe pod tytułem Cywilizacja żydowska, gdy jest świadkiem zagłady, widzi to na co dzień, napisał rzecz następującą. Zarzućmy wszelki rasizm jako pogląd urągający i moralności, i rozumowi. Nie gardźmy nikim za to, że urodził się Żydem. Co on temu winien i czy za zasługę poczytywać, że ktoś drugi urodził się nie w żydostwie? Sprawiedliwość wymaga jednak równej miary i wzajemności. Skoro Żydzi mają nas za bydło, trudno, żeby wśród nas nie powstawały odruchy przeciwko temu. Nie pytamy, my pytamy też, jaka zasługa w tym, że ktoś urodził się Żydem? I to jest płaszczyzna do rozmów o polskim antysemityzmie, o polskim udziale w zagładzie. Na tej płaszczyźnie mamy rozmawiać, jak równy z równym i na podstawie faktografii. Nie może być tak, że różni utytułowani ludzie obrzucają nas błotem, zasłaniając się tytułami i obudowując to jeszcze późniejszą reakcją. To jest przypadek dr Aliny Całej, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Ona w 2009 roku wypowiedziała się, że Polacy w pewnym sensie odpowiadają za śmierć wszystkich 3 milionów Żydów, czyli wzięli bezpośredni udział w zagładzie. W polskich mediach lat temu 5, nie tak dawno. Co się po tym dzieje? Jest demonstracja. Czyja i gdzie? Pod Żydowskim Instytutem Historycznym. Czyja demonstracja? Jej kolegów, przyjaciół, znajomych w jej obronie, bo ona jest zagrożona polskim antysemityzmem, bo powiedziała prawdę i teraz z pewnością Polacy będą ją atakować i prześladować. Polacy jej nie atakowali, nie prześladowali, ale demonstracja poszła w przekazie w mediach światowych, żeby pokazać dalszy ciąg tej nietolerancji. Oto odważna kobieta, która powiedziała prawdę, teraz musi być chroniona, nie może wyjść z budynku, z obiektu. Tak to wygląda. Niestety jest to od początku do końca nieprawdziwe. Polacy pomagali na miarę swoich możliwości, a nawet więcej. To nie jest tak, że nie możemy tego ustalić, nie możemy pokazywać postaci. Możemy, tylko jeśli te osoby są rugowane z naszej historii, z naszej świadomości, to przede wszystkim jest nasza wina, bo że nam te osoby zabierają, te wzory osobowe. To jest wina tych, którzy to robią. Ale nasza wina jest taka, że my tych postaci nie odzyskujemy, że tych ludzi nie chronimy w naszej świadomości i nie my propagujemy takie postawy. To jest przypadek Zofii Kosak-Szczuckiej, która podczas wojny pokazała, czym jest heroizm, czym jest postawa i na czym polega ratowanie. To ona na wielką skalę rozpoczęła akcję ratowania Żydów, organizowania razem z Janem Dobraczyńskim miejsc, gdzie dzieci żydowskie zyskają azyl. To były polskie klasztory, to były seminaria, to były obiekty kościelne, gdzie było przetrwać najłatwiej, bo tam można się było skryć. Był wymóg. Te dzieci trzeba było nauczyć pacierza, trzeba było nauczyć przeżegnania się. Im zawieszano krzyżyki, medaliki, żeby przetrwały. Bo jak przyszło Geheime Staatspolizei i to dziecko wydeklamowało po polsku Ojcze Nasz i potrafiło się przeżegnać, zyskiwało życie. Gdyby tego nie robiono, to nie tylko te dzieci, ale także te osoby, które chroniły, broniły, czyli zakonnice czy księża, byliby wymordowani. A po wojnie zarzut. Zabieraliście nam dzieci, chrystianizowaliście je, chrzciliście. To jest niedopuszczalne. Czyli co? Nie powinniśmy ratować? Nie powinno tego być. I te ataki na Polskę już się pojawiły w czasie wojny. Już wtedy. Zofia Kosak-Szczucka, tuż przed zesłaniem do Auschwitz, bo 3 lata spędziła tam, napisała w jednym z artykułów w prasie konspiracyjnej, że pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej. Dlaczego nas nienawidzą bardziej niż Niemców, którzy ich tu na co dzień naokoło mordują, a my usiłujemy im pomagać. I to pozostaje tą tajemnicą do dzisiaj. Profesor Ludwik Hirschfeld, który przetrwał
getto warszawskie, później ocalony przez Polaków, też napisał w takiej swojej autobiografii, że to jest niespełniona miłość Żydów, Niemcy, że mimo wszystko, mimo tego, co się stało, my dalej ich kochamy, cenimy, poważamy, a Polaków poniżamy. A gdzie byśmy byli, ilu by z nas było, gdyby nie Polacy? To wszystko trzeba wiedzieć, te argumenty trzeba znać. W jakiejkolwiek dyskusji z tą drugą stroną nie wolno schodzić na ich pozycję, nie wrzeszczeć, nie tupać, nie obrażać, nie posługiwać się różnymi komunałami, tylko mieć wiedzę. Trzeba z nimi rozmawiać z pozycji osoby, która jest do tego przygotowana i cierpliwie zadawać im pytania. To, 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 to. Po kolei ich punktować, po kolei wykazywać ich niewiedzę i bezsens całej ich propagandy. Czy to jest normalne, że w wolnej Polsce, w III Rzeczpospolitej, Adam Michnik stwierdza publicznie w Gazecie Wyborczej w 1996 roku, że marzec 68 to jest dla Polski drugi Katyń. Kilkanaście tysięcy oficerów, czyli polskiej inteligencji, wymordowanych w jednym miejscu przez Sowietów w bardzo krótkim czasie. To są nie tylko oficerowie Wojska Polskiego. 2/3 składu oficerskiego to są oficerowie rezerwy. To są profesorowie uniwersyteccy, to są lekarze, to są adwokaci, to są malarze, to są muzycy. To jest kwiat polskiej inteligencji. I on twierdzi, że to, co się stało w 68 roku, że wyjechała grupa Żydów na Zachód bez represji, bez zabijania, bez pozbawiania dóbr materialnych. To jest drugi Katyń. Wolno sobie na to pozwolić? Wolno. Ale jednocześnie w tym jego organie, już dla mnie niewymownym, nie ma na przykład, ja przynajmniej nie spotkałem, a odkąd ta gazetka istnieje, nie spotkałem informacji o tym, co było przed marcem 68 roku. W roku 66, milenium Polski, tysiąclecie chrztu Polski. Wtedy w całym kraju pod patronem wybitnego polskiego kapłana, prymasa, księdza Stefana Wyszyńskiego, przechodzą przez polskie drogi, od domu do domu, od mieszkania do mieszkania, procesje z kopiami obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Tam są całonocne czuwania, tam są wspólnotowe modlitwy. Jest to niezwykła rzecz w jednym wielkim baraku socjalistycznym, że w tym obozie coś takiego się mogło wydarzyć. Setki tysięcy ludzi biorą w tym jawnie udział, demonstrują swoją wiarę, swoją polskość, przywiązanie do tradycji. Są bici, są napadani. Bezpieka wkracza na Jasną Górę. Po raz pierwszy w historii okupant włamuje się do polskiego sanktuarium. Nie weszli Szwedzi, nie dali rady. Nie weszli Niemcy, chociaż mogli. Nie weszli Sowieci w 1945 roku, chociaż też mogli, dysponowali siłą. A bezpieka w 1968 roku, wykorzystując ten pretekst, że są burdy religijne na terenie Polski, wkraczają, rewidują klasztor, w sumie go bezczeszcząc. Co się dzieje? Są cały czas napady tych komunistycznych bojówek. Około 1000 osób zostaje skazanych na kary więzienia, w tym wielu na kary wieloletniego więzienia. Dziesiątki tysięcy aresztów i kar grzywien, wysokich kar finansowych. Gdzie to jest w polskiej historii? Dlaczego tego nie ma? To są potworne represje. To jest potłamszenie praw człowieka, elementarnych praw człowieka do własnego wyznania, do przywiązania do własnego kraju. Tego nie ma w polskiej historii. A marzec 68 roku traktujemy z nabożną czcią, jako wydarzenie, które jest erą w naszych dziejach. W dodatku jest porównywane z Katyniem. Tak jak powiedziałem, nikt nie zginął, nikogo nie zabito. W dodatku nie było tak, że Polacy wypędzili społeczność żydowską. Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Wyjechało około 11,5 tysiąca obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Byli to ludzie na stanowiskach. To nie był plebs, za przeproszeniem. To nie był proletariat czy lumpen proletariat. To są profesorowie typu Zygmunt Maurycowicz Bauman. To jest profesor Leszek Kołakowski.
to jest wielu innych, ale wyjeżdża także bezpieka, informacja wojskowa, KBW, milicja obywatelska, centralny aparat partyjny, wyjeżdżają komunistyczne media, czyli Radiokomitet, wyjeżdżają Ministerstwa Zjednoczenia, cała czołówka komunistyczna. Wyjeżdża w glorii bohaterów i oporów z oporu antykomunistycznego. Później na Zachodzie zyskują status prześladowanych. Jeśli dziś nawet historycy im przyjaźni szacują, że wśród tej grupy około 1000 osób powinno stanąć przed polskimi sądami za popełnione zbrodnie, to też nie jest pełna prawda, bo ich było prawdopodobnie dużo więcej. Wśród tych 11,5 tysiąca są także dzieci, emeryci, starcy i tak dalej. Także jak się to odliczy, weźmie pod uwagę tylko osoby dorosłe, to jest około 30% tych, co wyjechali. Wyjechali zbrodniarze, uciekali przed odpowiedzialnością. I to jest sytuacja, kiedy miliony Polaków też chciałyby wyjechać i też uzyskać taki status na Zachodzie, że nie zaczynają od zera, tylko są traktowani jako ci, którzy się przeciwstawili złu, totalitaryzmowi. Tego statusu nie było. I dorabianie legendy, że to Polacy ich wypędzili, jest w podwójny sposób krzywdzący. Po pierwsze, to nie my, tylko komunistyczne władze, których nie możemy w żaden sposób potraktować jako władze Polski. To są Sowieci w Polsce tak naprawdę, z mentalności. Mogą mieć polskie nazwiska, polskie pochodzenie, ale tak jak mówiłem, oni sami wykluczyli się z polskości. A druga rzecz, nie wyjeżdżali gremialnie. Podziały szły przez rodziny. Jedni wyjeżdżali, drudzy nie. Jeden Michnik wyjechał, bo był kapitanem sądownictwa stalinowskiego, sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego i sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego, Stefan Michnik, który ma na koncie kilkadziesiąt wydanych kar śmierci, wyjechał, bo wiedział, co tu się może dziać. A może komunizm upadnie, a może będą rozliczenia. Lepiej jechać do bezpiecznej Szwecji. Wyjeżdżali inni, ale rodziny zostawały, bo Adam Michnik na przykład i jego ojciec i matka zostali, nie musieli wyjeżdżać. I nic im się nie stało. Nikt ich nie prześladował za pochodzenie. Rodzina Smolarów, Eugeniusz i Aleksander Smolarowie, wyjechali z ojcem, Herszem Smolarem, na Zachód. Z ojcem, który jest członkiem Komitetu Centralnego, redaktorem naczelnym pisma Volksstimme, czyli organu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, ale żona i matka zostaje w kraju. Się oczywiście inaczej nazywa, więc kto to skojarzy? Walentyna Najdus, wybitna specjalistka od historii ruchu robotniczego. W 1941 roku ukończyła kilkutygodniowe kursy w Mińsku Białoruskim u Sowietów. Kim jest po wojnie w Polsce? Profesorem. I co się dzieje? Po 1968 roku nikt jej z pracy nie zwalnia. Dalej siedzi na Uniwersytecie Warszawskim i dalej tworzy hagiografię ruchu robotniczego. Tak jak potrafi, czyli nie potrafi, ale jest. I do emerytury tą funkcję pełni. Zmarła kilka lat temu. Taki smakowity, ciekawy przyczynek do tego. Walentyna Najdus przed wojną była działaczką Komunistycznej Partii Polski. Między innymi była ścigana przez ówczesnego oficera Policji Polskiej Bolesława Kontryma, później cichociemnego majora Armii Krajowej, zamordowanego w 1953 roku w więzieniu na Mokotowie. Walentyna Najdus była świadkiem jego oskarżenia. Przyczyniła się, czyli brała udział w zbrodni sądowej. To są prawdziwe relacje polsko-żydowskie. I na tej płaszczyźnie możemy mówić tylko i wyłącznie konkretów. Żadnych generalizacji, żadnych uogólnień. Jeśli coś się wydarzyło w naszej historii, co było nieprzyzwoite, jakieś zachowania, które zasługują na potępienie, przyjmijmy to, pochylmy głowę i uznajmy, że to jest w naszej przeszłości złe. Ale w olbrzymiej większości przypadków nie ma takiej potrzeby, dlatego że ta historia najnowsza jest w bardzo okrutny sposób fałszowana. To jest histeria, która miała miejsce w latach 90. dotycząca wydarzeń w Kielcach, umownie nazywanym pogromem kieleckim w 1946 roku. Kto dzisiaj wie, jakiej narodowości były pierwsze ofiary, jakie tam padły? To byli Polacy. Pierwsi zginęli Polacy. Więc jeśli pogrom antyżydowski, to dlaczego Polacy mieliby zabijać Polaków? Jeśli nie,
to dlaczego ci Polacy padli z rąk żydowskich? Dlaczego, jeśli był budynek, gdzie były dwa wejścia, w jednej części tej kamienicy mieszkali funkcjonariusze bezpieki, administracja komunistyczna, działacze partyjni szczebla wojewódzkiego, KBW i tak dalej, a w drugiej części mieszkała przejezdna ludność żydowska, która jechała dalej na zachód. Zachowali się tymczasowo tylko tam. Napad jest tylko na tą drugą część. Tej pierwszej nikt nie rusza. Podobno 15-tysięczny tłum zgromadzony na małym placyku. Kto ma czas kiedyś ochotę zajrzeć, proszę popatrzeć, ile tam się ludzi zmieści na tym placu. 15 tysięcy pogromszczyków morduje przez cały praktycznie dzień tą tylko jedną grupę, a drugiej w ogóle nie rusza. To są zagadki. Dlaczego przedstawiciele Komitetu Centralnego, wówczas jeszcze Polskiej Partii Robotniczej, wyruszają z Warszawy, jest ekspedycja polityczna, partyjna, w sprawie pogromu kieleckiego, które ma się zacząć kilka godzin później. Jak to jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Socjalizm ma nieograniczone możliwości, także propagandowe. Dlaczego jesteśmy tak ukatrupieni, bo tu innego słowa właściwie brakuje, sprawą Jedwabnego? Dlaczego można było doprowadzić do histerii na miarę światową przez naukowego głupka, który nie umie czytać dokumentów, nie korzysta z dokumentów i stworzył story o tym, jak to polska lokalna społeczność napadła na swoich sąsiadów. Połowa zabiła połowę. Tam się nic nie zgadza. Jeśli się sprawdza fakty, za każdym razem przewracamy Jana Tomasza Grossa, bo o nim mowa, przewracamy go do góry nogami. Dlatego mówię o naukowym głupku, bo to nie jest obraźliwe w tym przypadku, bo głupek nie odpowiada za swoje słowa. Jest bezmyślny. I to jest ten przypadek. Jan Tomasz Gross nie umie pracować z dokumentami i z dokumentów nie korzysta, nie zna. Z osoby, która jest podstawą oskarżenia, z listu, który przychodzi z Montevideo w 1947 roku do Polski komunistycznej, on wnioskuje po podpisie, jest list napisany przez Całkę Migdała, że to jest kobieta. Całka Migdał, Całka, no to kobieta. I tak napisał. Jak Żyd może nie wiedzieć, co to znaczy imię żydowskie? No właśnie na tym to polega. Jeśli czyta dokument, którego fragment wklepuje do książki i jednocześnie robi kilkustronicowy opis, który całkowicie temu zaprzecza. Czyli nawet nie umie tego porównać, nie umie tego skorelować, nie umie tego wykorzystać. Nie chcę to mówić o wszystkich tego typu przypadkach. I wreszcie przyciśnięty do muru, zapytany, jak w takim razie on tą historię stworzył, nie znając dokumentów, nie potrafiąc z nich skorzystać. Udzielił odpowiedzi w wywiadzie dla New Yorkera, że miał objawienie i on to wszystko zobaczył. W związku z tym on już nie musi badać, nie musi sprawdzać, bo on to wszystko wie. Czyli sen, jemu się to przyśniło, jemu się to wydaje, bo to nie było z pewnością objawienie. I teraz jak to wygląda w sferze zewnętrznej? Powstają na ten temat filmy fałszywe. Powstaje fałszywa historiografia, epatuje się nas publikacjami, sprawa poszła na zachód. Jak to teraz odkręcić? Do tego jest potrzebna świadoma, normalna polityka historyczna państwa. Żeby tak było, żeby państwo mogło nas bronić, żebyśmy stanęli murem za własnym państwem, to państwo musi być nasze. I to jest ten problem najważniejszy. My tej Polski nie mamy. Nie mamy tych polskich władz. Mamy ludzi, którzy nami rządzą. Państwem na szczęście nie. Mówię o Polsce. I można oszukać w wyborach, można mówić, że coś jest odwrotne niż jest naprawdę, można to wpierać całymi latami i okazuje się, robią to całkowicie bezkarni. Kompletnie nic im nie grozi. Chciałbym się odwołać do niewielkiego eseju politycznego, człowieka, który napisał to w 1925 roku, 89 lat temu. Artykuł nazywa się Gdybym był wrogiem Polski. Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną, zastanawiać się od czasu do czasu nad tym, co bym zrobił, gdybym był wrogiem Polski, gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie. Otóż przede wszystkim nie żałowałbym żadnych ofiar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w tym kraju zdrowego rozsądku, żeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa.
utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Przede wszystkim rozwinąłbym swoimi środkami i przez swoich agentów agitację w Polsce, odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skarbowych. Przecież mamy z tym do czynienia. To się dzieje na co dzień. Jakiej przenikliwości trzeba, żeby sięgać tak daleko? Jak to można obserwować? Skąd się to całe nieszczęście wzięło? Jakie są tego skutki? To jest rok 89. Oczywiście z tym cofnięciem się aż do epoki Solidarności, z tym, co zrobiono z elitą Solidarności, czyli z działaczami komisji zakładowych, komisji regionalnych, ludzi wypędzonych brutalnie w jedną stronę. To nie był marzec 68, że jechali z całym dobytkiem, żegnani na dworcu gdańskim, ocierali łzy chusteczkami i tak dalej. To było prawdziwe wypędzenie. Dziesiątki tysięcy, jeśli nie więcej, najwybitniejszych, najlepszych działaczy, którzy byli siłą napędową zmian, którzy mogli tą Polskę komunistyczną przewrócić przez masowe, zbiorowe wysiłki. 10-milionowy ruch społeczny. Rzecz niespotykana w dziejach świata, żeby naród, który liczył wtedy około 40 milionów, z tego 20 parę milionów dorosłych, prawie w połowie był zjednoczony przeciwko okupantom. To długo by nie trwało i Sowieci by nie pomogli. Mieli Afganistan, mieli walącą się gospodarkę, mieli wojny gwiezdne. Mieliśmy niezwykłą szansę. Mieliśmy, tylko ta szansa została zabita. Ludzie zostali wypędzeni. Tych ludzi brakuje w roku 89. To, co się dzieje po 1918 roku, jest analogią. Do Polski przyjeżdżają Polacy z emigracji, ze Szwajcarii, z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdżają politycy, przyjeżdżają uczeni, przyjeżdżają wojskowi, przyjeżdżają działacze gospodarcze, przywożą doświadczenia, swoje kontakty, przywożą kapitał, odbudowują życie gospodarcze, społeczne. Polska jest odbudowana w znacznym stopniu, II Rzeczpospolita, przez emigrantów, czego dzisiaj też już nie pamiętamy. To samo powinno być w roku 89, bo brakowało kadr. Nie można było zostawić służb tych samych, które były poprzednie, które zmieniły się z UB, z SB na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy tam jak Urząd Ochrony Państwa. Nie można było zostawić kadr państwowych, towarzysza Bronisława Geremka, prawie 20-letniego funkcjonariusza partii komunistycznej. Nie można było zrobić pierwszym premierem Tadeusza Mazowieckiego. Nie powiem, że w tym przypadku chodziło o towarzysza, bo on w partii nie był, ale on był gorszy niż partyjny, bo on udawał postępowego katolika, tak jak nazwał ich Kazimierz Wierzyński, katolicy w stanie łaski ubeckiej. I jest to potwierdzone przez niego samego. W 1955 roku Tadeusz Mazowiecki, nie towarzysz, chociaż był bardzo blisko tego, był działaczem PAKS-u, młodzieżówki paksowskiej, jednym z najbliższych współpracowników Bolesława Piaseckiego. W organizacji stworzonej przez Lunę Brystygierową do niszczenia, do rozbijania polskiego kościoła. I grupa młodych gniewnych próbuje w 1955 roku przejąć władzę. Bolo Piasecki jest sprawniejszy, silniejszy, ma swoich ludzi, rozpoznał sytuację i ich stłamsił. Co oni wtedy robią? Piszą list do suwerena. Jest to list do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z dnia 14 sierpnia 1955 roku. Tadeusz Mazowiecki jest jednym z głównych sygnatariuszy. Niżej podpisani działacze katolicy zwracają się niniejszym pismem do Komitetu Centralnego PZPR jako do gospodarza politycznego naszego kraju, pragnąc poinformować go o przebiegu sprawy. Pragniemy też na wstępie z całym naciskiem podkreślić, zwracając się tym pismem do KC PZPR, że czynimy to z pełnym zaufaniem wynikającym z głębokiego ideologicznego uznania przez nas partii klasy robotniczej za siłę kierowniczą naszego kraju oraz pełnej gotowości zastosowania się do jej oceny. Tak jak partia powie, tak będzie. Prawda, racja się nie liczy. To jest pierwszy premier niekomunistycznego rzekomo rządu. W tym pierwszym niekomunistycznym rządzie, pierwszym wicepremierem i pierwszym ministrem spraw wewnętrznych jest towarzysz generał broni Czesław Kiszczak.
Ministrem Obrony Narodowej kieruje towarzysz generał armii Florian Siwicki. To jest niekomunistyczny rząd, który odchodzi od Polski Ludowej. I wreszcie prezydent wybrany głosami solidarnościowymi rzekomej opozycji. Towarzysz generał armii Wojciech Jaruzelski. A później są już tylko następstwa. Nie dopuszczono prawdziwej emigracji, ale bardzo chętnie skorzystano z powrotu i z pomocy braci Smolarów, bo oni na taki szacunek zasłużyli. Polacy wypędzeni czy po II wojnie, czy po roku 81 na to nie zasługują. A przecież to są ludzie, którzy już nie są w komisjach zakładowych. Oni są wiele lat na Zachodzie. Nauczyli się, jak funkcjonować w warunkach wolności. Nauczyli się, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje państwo, jak mają wyglądać urzędy, jak to wszystko powinno działać. Nie są potrzebni. Dlaczego? Bo mamy wybitnych specjalistów. Jest Lech Wałęsa, jest Donald Tusk, jest bardzo wielu innych, którzy sami sobie poradzą. No i tak sobie radzą. Czego efektem jest Donald Tusk jako prezydent Europy. Europy europejskiej, takiej podwójnej Europy. A co powinno być naszym wskazaniem? Po tym wszystkim, co mówię. Widząc, jakie są zewnętrzne naciski, jaka jest propaganda wokół nas. Nie wiązać się tak otwarcie, tak bezpośrednio, nie oddawać się w całości tym, którzy nie są nam tak naprawdę życzliwi. Zachowywać dystans. Korzystać z tego, co jest dla nas pomyślne, co nam przyniesie jakiekolwiek wartości. Ale pamiętajmy też o prawdziwych odległościach. Przed Pałacem Kultury i Sztuki imienia Józefa Stalina w Warszawie stoi marmurowy obelisk. Na tym są mosiężne litery i cyfry wskazujące odległości do stolic państw europejskich. Na jednej stronie, obok siebie, jest kierunek Moskwa, 1122 km. I obok, pod tym, Bruksela, 1122 km. My jesteśmy po środku. I lepiej się trzymać od jednych i drugich socjalistów z daleka. Dziękuję bardzo. Skoro już Państwo mają mnie dosyć, zostałem wyklaskany, to tylko dopełnię to jedną rzeczą, którą można było zrobić w bardzo prosty, szybki sposób, czyli zerwać ciągłość prawną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z nowo tworzoną Rzeczpospolitą. I były ku temu akty prawne, które można było natychmiast wykorzystać. W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej numer 102 wydanym w Angers dnia 2 grudnia 1939 roku jest dekret prezydenta Rzeczpospolitej. Na podstawie artykułu 79 ustęp 2 ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupacyjnych terytorium państwa polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są zgodnie z postanowieniami 4 konwencji haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe. Od tego powinniśmy zaczynać III Rzeczpospolitą.